dobry Państwu, ja nazywam się Jan Mazurek, to jest program Weszło Polscy. W końcu Weszło Polscy odbywają się o Bożej godzinie, o 17:00 i to będzie stała pora. Weszło Polskich będziecie mogli oglądać u nas na Weszło TV co tydzień w poniedziałek o godzinie 17:00. Niektórzy z Was pytają, dlaczego przed tym ostatnim poniedziałkowym meczem, ale Weszło Polscy, jak już pewnie zdążyliście zauważyć w tych 5 czy 6 ostatnich kolejkach jesieni, zmienili swój format i rozmawiamy o szerokich tematach wokół piłki nożnej. Powiększyła się też nasza redakcja o znamienite postaci, więc będziemy też zapraszać ludzi z naszej redakcji, którzy interesują się innymi ligami. Nie będziemy rozmawiać o innych ligach, bo Weszło Polscy będą zawsze programem o ekstraklasie, ale dobrze, będą dobrze. Też goście, którzy będą wnosić takie spojrzenie świeższe. Na przykład Dominik Piechota będzie mógł na przykład zaprosić jakiegoś ciekawego gościa, z którym sobie porozmawiamy o tym, jak sobie polski piłkarze radzą na przykład w La Lidze. Nie przedłużając, Weszło Polscy wracają wiosną w składzie też znamienitym, choć to mi trudniej przechodzi przez usta. Szymon Janczyk? Cześć. Czy mogłeś powiedzieć prościej, że po prostu gdyby nas interesowała piłka nożna, to byśmy stali piłkarzami. A tak... To jest prawda. Kamil Warzocha? Witam. Jakub Białek? Dzień dobry. I Paweł Paczul? Dzień dobry. Macie jakieś słowo wstępne, czy nie bardzo? Czy tylko ja się przygotowałem, tak? Przygotowaj sobie też żart, rozpisałeś go sobie. Bardzo piękny był to wstęp, Janku. Nie tak. Wiem, o co ci chodziło. Bo poradziłeś mi. Chciałeś powiedzieć, że będzie szerszy skład, czyli też nowe ludzie. Nowe ludzie. Nowe ludzie będą. Będzie inaczej, ale tak samo. Nowi ludzie się będą pojawiać, nie tylko nasza tutaj ekipa, czy też osoby jak... Janek Maciej, tego wstępu uczył się pół godziny przed programem, na pamięć. Prawda, ale też Paweł mi doradził, żebym mówił 10 razy bardziej energetycznie niż to mówię. Nie, to inaczej, to nie było tak. Że mnie wariat mówił, ja tak powiedziałeś. Podzieliłem się z tobą moją rozmową z Tomkiem Świąkał. No, która dotyczyła tego, że mówił 10 razy głośniej. Nie, nie gadaliśmy. Tomek Świąkał nie powiedział mi, Jan Mazurek musi mówić 10 razy głośniej. Wiem, ale wszyscy się mówili. No. Nie powiedział, nawet wszyscy macie mówić, tylko gadaliśmy sobie tak ogólnie. Że taka rada... Ludzie powinni tak... Że jak w Kanal Plus mieli tak. Szkolenia, to pan, który przeprowadzał te szkolenia, takiej rady im udzielił, że... Żeby mówić głośniej? Nie, że jeśli tobie wydaje się przed kamerą, że jesteś za bardzo ekspresyjny, to widzom wcale tak się nie wydaje. Oczywiście są wyjątki, na przykład Wojciech Hadaj, ale no generalnie... Ekstrema. No ale te faktycznie lekcje logopedyczne w Kanal Plus działają, bo Rokiemu się na przykład niebywale zmienił głos. Nie wiem, czy zauważyliście, komentował w tej kolejce meczu. To prawda, akurat był chory. Dlatego. Ale poza tym mówi tak niżej i dobrze to brzmi, bardzo dobrze. To prawda. To tak. To też prawda. Co mogę powiedzieć? W tych nowych weszłopolskich pomyślałem sobie, że w każdym programie będziemy wyszukiwać w kolejce czy w tygodniu w polskiej piłce taki temat, na który bardzo krótko będziemy mogli podyskutować. Mam nadzieję, że burzliwie. To jeszcze nie jest ten główny temat tego programu, ale w tej kolejce to jest sprawa Valentina Kodżokaru i tego, co zdarzyło się na stadionie Śląska Wrocław. Pokażmy sobie to na grafice z tyłu, za nami, bo mamy zdjęcia Rumuna, który w sposób niezwykle ekspresyjny upada razy 10 na murawę. I teraz pytanie, bo rozgorzała dyskusja w środowiskach. Czy reakcja Valentina Kodżokaru w jakikolwiek sposób powinna, nie wiem, usprawiedliwiać czy zmniejszać wagę czynu tego faceta, czy gościa, czy grupy kibiców, które sobie postanowiła, że rzucą na boisko butelkę. Normalnie powiedzielibyśmy, że dzbanami są kibice Śląska Wrocław, a teraz trzeba powiedzieć, że dzbanami są kibice Śląska Wrocław i Kodżokaru. Tyle tu się zmienia. No ale z drugiej strony on dostał butelkę. Tak, chociaż są kibice, którzy twierdzą, że nie dostał butelki. Rivaldo też w 2002 roku dostał i dostał tam gdzieś. A Dino Baggio dostał nożem w głowę. Też warto powiedzieć, nie wiem, czy to było na transmisji na Kanal Plus, na stadionie to było widoczne. Bo byłeś na stadionie. Tak, że potem kolejna butelka poleciała w stronę Kodżokaru, tylko nie trafiła w niego, tak? Więc nie wiem, o której butelce część kibiców Śląska mówiła, ale nawet jeden na Twitterze w prywatnej wiadomości napisał, żebym zapisał się do okulisty, jak napisałem na Twitterze, że... Zapisałeś się? No nie zapisałem. No mam wadę wzroku, -2, ale jeszcze nie jest tak źle, żebym nie zobaczył. -2 to się nosi okulary. Też mam -2. Ale mam soczewki.
Tak, ale nie jest tym wzrokiem tak źle, żeby nie widzieć, że rzeczywiście tą butelką dostał. I nie ma znaczenia, czy to jest butelka plastikowa, wypełniona, nie, niewypełniona, szklana. Nawet w telewizji były, jeżeli były ktoś twierdzi, nagrania, na których było widać, że Valentin Kożokaru dostaje tą butelką. Nie, że go musnęła. Odbija go, się od jego pleców. Nie, że go jakoś tam drasnęła, tylko on ją dostał. Po prostu ludzie wyciągnęli nagrania bardziej pasujące pod tezę, że udaje. Na jednej powtórce to było widać. Tak, i że... na bazie tej powtórki zbudowali narrację, że nie, no to przecież on, nic mu się nie stało i udaje. No, dostał tą butelką, a teraz już takie rozdrabnianie się, czy on zareagował właściwie, czy za mocno, czy... No nie wiem, z jaką prędkością ona leciała. To trzeba byłoby użyć jakichś obliczeń skomplikowanych fizycznych, żeby zmierzyć poziom bólu, jaki powoduje zrzucona z 30 metrów butelka. Nie, nie, było tam teatru. X bólu. W plastikowym z drugiej strony w stanie był, wycenić, czy był ustawiony, na ile go bolało, ale był tam teatr. Ale był ustawiony tyłem i otrzymujesz cios w plecy, czy lekki, czy mocny, nie wiemy tego, bo tego się nie da ocenić, ale otrzymał. I teraz ja w jakiś sposób rozumiem jego reakcję z tego względu, że po prostu on nie widział, jaki przedmiot w jego stronę zmierza, co go uderza. No, wydaje mi się, jak widziałem na tym drugim czy trzecim zbliżeniu przy powtórce, że faktycznie mógł, może nie aż w taki sposób zareagować, ale... Nie widział tej butelki. Ból był na 2 na 10, a X bólu... Ale nie wiesz, jaki był ból. No, ale... Nie, udawał, że na 2, a X bólu było pół. Ale też, no nie wiem, gość nie poprosił o zmianę nagle, tylko po prostu sobie zszedł i zaraz wrócił. Znaczy reakcja na pewno była przeszkodzona. Nie wiem, czemu dyskutujemy o reakcji, dużo, a nie o czynie. Bo co do czynu, no dla mnie idiotą większym jest ten, kto broni tego czynu, niż od tego idioty, który rzucił tą butelką, pewnie pod wpływem alkoholu, tak? Bo nie rozumiem, jak... A byłeś tam z alkomatem? No nie byłem, ale... Prezes PZPN mówi, ale... że trzeba badać, żeby przed takimi osądami. Ale wiadomo, jak to wśród kibiców wygląda na stadionach, więc myślę, że takie mogło być tło tego zdarzenia. Ale czy to jest... Damy dyskusję. Ale już wiemy, że jest kara dla Śląska. Karu, to jest tak trochę jak ludzie mówią, że to ci piłkarze, jak ich się kopnie, to nie udają na boisku i to jak to ich może boleć, jak ludzie się okładają pięściami w boksie i jakoś się nie kładą. No to jest ten sam poziom dyskusji o tym, czy reakcja była dobra, czy nie. Czy to jest właściwy moment, żeby na polskich stadionach zainstalować siatki? Ale właśnie, nie wiem, czy widziałeś decyzję Komisji Ligi, to chyba przed programem chyba pojawiła się, że właśnie Śląsk będzie musiał zamontować siatkę do marca tego roku. Ale w niektórych i tam kara finansowa siatki. Mała i zakaz wyjazdu kibiców na następny mecz. To byliście w Turcji, to pewnie widzieliście na stadionach, jak reagują kibice, no bo tam generalnie murawa to... Ja byłem raz na meczu, dwa razy, ale na jednym to widziałem, że murawa to służyła jako kosz na śmieci w zasadzie. Jak jesz coś albo pijesz coś, no to sobie rzucasz to na murawę, bo tak wszyscy robią. I to leci gdzieś w tych piłkarzy. Ja byłem przerażony. Byłem na Ankara Guczu, jak to był pierwszy mecz w historii tego nowego stadionu, jak tam Michał Pazdan przychodził i tam wszyscy czymś rzucali. Nawet też samolociki, takie z papieru, co w tym akurat jest pewnie chamstwo, ale też troszeczkę finezji chociaż, bo to ładnie wygląda, jak ten samolocik leci, ale tych kilka samolocików widziałem, jak leciały, więc u nas jeszcze problem nie jest aż tak duży, natomiast ja tego nie usprawiedliwiam, no bo nie rzucamy rzeczy po prostu w ludzi. Jak już chcą czymś rzucać kibice, to niech będą może te misie, jak są te w akcje fajne, charytatywne, no to wtedy Niech się wyżyją na stadionie. Mieliśmy też na koniec rundy jesiennej śnieżkami rzucali w któregoś z bramkarzy, już nie pamiętam w którego. No to zajebista zabawa, naprawdę. Dzieciaki w Piaskowicy. To prawda. Czyli zamykamy ten temat i przechodzimy do głównego naszego tematu. I temat jest trudny pewnie do zrozumienia, ale mam wrażenie, że w momencie, kiedy zaczęliśmy dyskutować, to... I było ciężko, jak zakładałem transmisję i wpisałem coś tak, żeby było... No tak, ale wpisałeś nie do końca tak, jak jest. Aha. Trzeba powiedzieć, że nie do końca. Temat dotyczy tego, czy większym sukcesem w Ekstraklasie jest przepłacić, wygrać coś i potem być przeciętniakiem albo nawet spaść z ligi, czy przez wiele lat utrzymywać się na stabilnym poziomie, na przykład sprzedając piłkarzy i utrzymując zielonego Excela. Pokażmy sobie z tyłu Dariusza Mioduskiego i Piotra Rutkowskiego. Wbrew pozorom Dariusz Mioduski... Na green screenie. Ale nie znajduje się na green screenie, tylko na murawie. Znajduje się na murawie Via Park w Birmingham. Tak. Bo to z tego meczu jest to zdjęcie. Był Szymon na tym meczu i może potwierdzić, że ta murawa była green screenem, Kuba, więc nie wiem, dlaczego się bulwersujesz. Dobrze. Patrz, tutaj widać linię.
Ale tam na bardzo tam już na telewizorku widać, brawo, że to może być. Dobra. Ale dobrze. A możemy coś w tle dać Dariuszem Mioduskim w takim razie? Nie, Dariusz Mioduski zostaje tak jak jest. Dariusz, butelkę rzucono przez kibiców na murawę. Albo jest zbliżenie, wy macie zbliżenie na Dariusza Mioduskiego. No przez chwilę było, tak, ale no, mieliśmy tak tutaj i teraz chwilę widzicie, że on jest na murawie. Ale nie będziemy na ten temat dyskutować, czy jest na murawie, czy nie, choć możecie się powiedzieć, czy dla was to jest murawa, czy green screen na czacie, ja sobie to przeanalizuję. Tymczasem pokażmy sobie też grafikę, pierwszą grafikę, czyli saldo transferowe z ostatnich 5 lat klubów Ekstraklasy. To jest ta grafika. Nic nie widzę. Mogę podejść? Możesz podejść. Podejść sobie, Paweł, i zobacz. Sprawa wygląda tak, że najlepiej w całej lidze sprzedaje Legia Warszawa. Czy jest to dla was jakieś zaskoczenie? Bo dla ludzi było to zaskoczenie, że Legia finansowo sprzedaje lepiej od Lecha Poznań, mimo że Lech słynął z tego, że sprzedaje za więcej. Ale to teraz na ostatniej prostej. Tak? Bo ludzie no bardziej, znaczy może być to zaskoczeniem, jeśli bierzesz pod uwagę to, że Lech sprzedaje raczej wychowanków, a Legia w tym bilansie transferowym jest tak wysoko niekoniecznie dzięki wychowankom. No bo nawet teraz Ernest Mucci, który podbił stawkę, Mike Nawrocki, który został kupiony i odsprzedany, więc oni już nawet te dwa przykłady podbijają cenę. A jeśli chodzi o takich adeptów Akademii, to poza bramkarzami w Legii tak naprawdę w ostatnich latach tylko Michał Karbownik za takie większe pieniądze odszedł. Mhm. A Majecki? Czy tu już nie... No, mówię, że poza bramkarzami. To jest, nie? To jest ostatnie 5 lat. Majecki chyba jeszcze w to wlicza, bo on jeszcze grał w sezonie 18-19, z tego co pamiętam. Ale 5 lat to jest bardzo długi też okres, który, zresztą jak widzimy, mamy tam ponad 20 drużyn na tej grafice, więc bierzemy pod uwagę wszystko, co się działo, no tak naprawdę od sezonu tego jeszcze pandemicznego. Specjalnie dla ciebie, Paweł, na grupie, na WhatsAppie sobie możesz znaleźć tą klasyfikację. Dziękuję ci. A czy tam nie powinno być w milionach, a nie w tysiącach? Jest w tysiącach, bo wykonywał tą grafikę nasz specjalista od wyliczeń, więc na pewno wie lepiej od nas. Ale dobrym przykładem jest... Ale ja nie postrzegałbym w ogóle sprzedaży wyłącznie poprzez kwoty, bo na przykład sprzedaż Juranowicza... Tak. Przypominam sobie, że ona była w przededniu ważnych meczów i w zasadzie w pewnym momencie, kiedy Legia walczyła o puchary, została bez prawego wahadłowego, bo tam był wówczas tylko Juranowicz i, no i to nie była dobra sprzedaż. Legia bardzo... To jest sprzedaż niezaplanowana. Przyszła oferta, oni się połasili, no bo byli na jakiejś minucie. Czy musieli mieć pieniądze. Wiesz co, tam też była kwestia tego, że Łukasz Olkowicz o to ostatnio pisał, że oni byli dogadani z Juranowiczem, że on w ogóle dlatego przyszedł, że jeśli przyjdzie, że jeśli dostanie ofertę, to dostanie zgodę od razu na odejście. Ale no to się nie zabezpieczyli. Nie zabezpieczyli się na tę ewentualność, bo jeżeli sprzedajesz zawodnika, to musisz też być przygotowany, żeby go zastąpić. Bo to nie jest pierwszy przypadek. Nie? No wcześniej mieliśmy, nie łapię się na tę grafikę, bo to wcześniejszy okres, ale Radowicz, który też odszedł przed meczem z Ajaxem. Tak. No i teraz Ernest Mucci niejako też odchodzi na sam koniec okienka, tuż przed meczami w europejskich pucharach, więc Legia sobie lubi tak włożyć kij w szprychy, mimo że każda z tych transakcji byłaby oceniana przez nas finansowo, czy nawet w kontekście przygody w klubie, tak jak Juranowicz, na plus. Dlatego jeśli mielibyśmy dyskutować nie wokół tego, kto właśnie za te największe kwoty sprzedaje, tylko jak sprzedaje i kiedy, no to Legia na tle chociażby Lecha moim zdaniem wypada trochę gorzej, no bo tak jak Kuba tutaj wspomniał i Szymon, te niektóre transfery pojawiają się w takich momentach, kiedy można to po prostu skrytykować, tak? A na przykładzie Rekowa jeszcze chociażby możemy zakładać, że tam te plany transferowe są bardziej rozsądne i tam nawet jak skupują wielu zawodników, to będą po prostu przygotowani na różne opcje. A Lech wychowuje swoich wychowanków i kiedy sprzedaje jednego, no to praktycznie zawsze ma już kolejnego, który został wdrożony do systemu w pierwszym składzie, więc wydaje mi się, że tutaj mogłaby powstać jeszcze inna kategoria, właśnie jak kto robi te transfery wychodzące. No bo też mi się... I Legia już nie byłaby tutaj na pierwszym miejscu, moim zdaniem. Podoba mi się też, że Lech w taki sposób zaplanowany podchodzi do swoich transferów, czyli na początku sezonu już wie, że tego piłkarza sprzeda na koniec sezonu, albo w trakcie sezonu, ale że on odejdzie pod koniec sezonu. Tak jak nie wiem, Jakuba Kamińskiego wiedział, że on zostaje do końca sezonu, po drodze się okazało, że ma szansę zdobyć mistrzostwo, zdobył to mistrzostwo w
wtedy odszedł, wcześniej już się dogadał z Wolfsburgiem, to było wszystko zaplanowane, tak samo jak teraz. On pół roku bardzo... wcześniej podpisał kontrakt. No tak. Coś takiego, jakby teraz Muci się dogadał, że latem tak, do Beşiktaşu, ale Muci odszedł teraz, a Kamiński został i jeszcze temu Lechowi posłużył, więc no, generalnie inaczej bym patrzył na ten transfer, jakby już Legia miała zaklepanego zastępcę i jakbym nie słyszał później Jacka Zielińskiego bodajże w Cafe Football, który mówi, że mają 40, bo jest Maciej Rosołek. Znaczy, jest jedną z tych 40, nie jest aż tak dobry jak na czterech gości. Ja w tym widzę taki mały minus na całym dealu, bo ogółem nie powiem, że to jest zły ruch Legii, żeby sprzedała zawodnika za 10 milionów euro, ale ten timing mnie strasznie boli i taki brak przygotowania pod to, co się dzieje. No bo nawet w tym okienku i w tekście, w którym komentowałem ten ruch, wspominałem o przykładzie Bodo Glimt, które regularnie odrzuca oferty ze swoich najlepszych piłkarzy, bo ma jakiś wyższy cel. I na przykład rok temu odrzucili ofertę za Wettlesena na 7 milionów euro, przedłużyli z nim kontrakt, sprzedali go za 9, pół roku później, jak już zrobili, co mieli zrobić. Teraz taka sama sytuacja była. Dobra oferta, przedłużamy kontrakt, sprzedamy w późniejszym okresie, bo pewnie takie same pieniądze znów ktoś na stół wyłoży, a my teraz chcemy walczyć o Ligę Mistrzów i zapewnić sobie kolejne mistrzostwo kraju, więc... Zastanawiam się, czemu klub, który 5 lat temu był w drugiej lidze norweskiej i startował z niczego, może sobie pozwolić na taką ekstrawagancję czy na takie odważne ruchy, że po prostu zawodnicy tam przedłużają umowę, grają o coś, jak klub tego wymaga, a nie od razu odchodzą. A w Polsce kluby, o których mówimy od lat, że my budujemy potęgę, że my budujemy markę, że my chcemy grać w tej Europie, w tej Lidze Mistrzów, jakoś cały czas nie wypracowały sobie takiej metody działania. Ale nie udało się odrzucić 10 milionów za Muciego. No, dało się, nie udało. Nie udało się. W Bodo też mogłeś powiedzieć, że nie dało się odrzucić 7 milionów za Wettlesena, bo to też była jedna... Ale Legia cierpi za błędy sprzed jeszcze paru lat. No, a Bodo jest klubem, który był 5 lat temu w drugiej lidze. Patrząc na przychody, czysto na przychody, Legia w poprzednim sezonie zarobiła 6,5 miliona euro więcej niż Bodo. Więc no dobra, proszę... Legia dopiero co prawie spadła z ligi. No, ale to też były te czasy, że Dariusz Mioduski rządził bardzo źle. No tak, jest ale teraz ten nowy Bodo realnie spadło z ligi. Jest teraz ten nowy dokument na Amazonie i tam jest kwestia, że w styczniu, nie pamiętam którego roku, ale brakowało im 17 milionów złotych. No Legia płaci za grzechy, nie da się tak wszystkiego porównać, że jak Bodo zrobiło, to Legia... No ja mam wrażenie, że u nas zawsze jest taka wymówka, że ktoś płaci za grzechy, ale ktoś ma akademię do utrzymania. Wstałem sobie teraz w Google Legia Warszawa zadłużenie, pierwsze co mi wyskoczyło to... 30 czerwca 2021 roku około 192 miliony złotych. No, większość zespołów tak działa, bo zadłużenie pewnie tam jest wliczane. Pożyczki właściciela, które są pokazywane jako ale zadłużenie. Nie wiemy, ile tu jest, wiesz, klub terminowych, które trzeba spłacić. A z drugiej strony 7 mistrzostw Polski w 10 lat, czyli jest cena mistrzostwa. Niewykluczone, że może trzeba się zadłużyć, przepłacić, nie wiem, kupić zawodników, wydać zbyt dużo na pensję, żeby wygrywać w tej lidze. Ale to w większości lig tak jest. No, większość klubów działa na jakichś pożyczkach i na tym, że ktoś coś kiedyś wydał i teraz to nadrabia. To nie jest tak, że wszyscy wydają dokładnie tyle, ile mają i nikt nie podejmuje żadnego ryzyka, czy nikt nie ma żadnych długów. No, w każdej praktycznie lidze znajdziesz kluby, które jadą właśnie w ten sposób. Ale też pytanie, czy Legia, gdyby zrobiła tak jak Bodo, powiedzmy, przedłużyła jeszcze kontrakt z Mucim pod kątem tego, że go w późniejszym okresie sprzeda, czy potrafiłaby wyciągnąć więcej za niego niż 10 milionów? No nie wiem, czy to nie był właśnie ten pik i czy Legia nie straciłaby tego timingu? Bo to też nie jest jakiś piłkarz pokroju, o którym byśmy powiedzieli, że jest gwiazdą ekstraklasy. No, ale jak możesz stracić timing, jeśli ktoś za gościa, który ma półtora roku do końca kontraktu, daje 10 milionów euro, a on za pół roku pojedzie na Mistrzostwa Europy jeszcze z Albanią i jeszcze masz perspektywę wiosny. Możemy oczywiście założyć, że Muci odniósłby kontuzję i wszystko by się posypało. Zawsze jest takie ryzyko, ale tak patrząc zupełnie logicznie, to ten piłkarz raczej mógłby zyskiwać na wartości niż tracić. Patrząc tylko na te rzeczy, które są zaplanowane w najbliższym czasie, czyli może zdobyć mistrzostwo z Legią, zagra wiosną w europejskich pucharach z Legią, pojedzie na Mistrzostwa Europy i będzie miał dłuższy kontrakt, więc Legia nie będzie miała takiego musiku na sprzedaż i będzie miała lepszą pozycję negocjacyjną. Jakby wszystko się składało na to, że nie no, jeśli... przecież czas płynie do przodu. No ale jakby przedłuża kontrakt, mówimy teraz. No ale tak? Ma półtora, tak? Ale no. Mówię, że przedłuży kontrakt z Mucim, o tym dyskutujemy, że gdyby przedłużyła kontrakt, to mogłaby zarobić większe albo takie same nawet pieniądze. No może nie chciał.
No i to jest pytanie, dlaczego u nas nie chcą piłkarze. Ale kiedy przedłużasz kontrakt w takiej sytuacji, to trochę się musisz podzielić zyskami z piłkarzem, bo piłkarz wie, że ty to robisz po to, żeby go sprzedać drożej, no to trochę też musisz mu odpalić, a jeżeli coś pójdzie nie tak, no to zostajesz z dużym wydatkiem, który popełniłeś i z którego nie masz zwrotu. Jakby no chodzi dobrze, mi o to, że czemu musisz inni podejmują ryzyko, a my nie? Musisz piłkarzowi... No, ja mam wrażenie, że u nas jest zawsze takie właśnie dyskutowania o tym, że u nas się nie da, bo jakieś ryzyko, bo może coś się wykrzaczyć, bo może już nikt drugi raz za niego nie zapłaci. Kondycja finansowa Legii jest słaba. No jeżeli ja rozumiem, tak podjąć ryzyko, gdyby oni dali 5, 6, nawet to 7, no, ale dali 10, nie dało się tego odrzucić. No ale ja ci podałem przykład klubu, który odrzucił 7. No ale w tym okienku odrzucili 10 milionów euro też z zawodnika. Wygoogluję sobie, żeby powiedzieć nazwiska, ale... Obecnie są w lepszej finansowej niż Legia. No przychody mają mniejsze. Widocznie Legia nie ceni się na tyle, żeby odrzucać ofertę za 10-milionowe. Nie, no też pamiętacie, jak Legia... Albo też te problemy zakulisowe, jeszcze finansowe są na tyle dużym cieniem, który nie pozwala takiej oferty odrzucić. Ja nie chciałem operować na przykładzie też jednego klubu, dlatego sobie porównałem wszystkie ligi od miejsca 15 w rankingu UEFA do miejsca 25, jesteśmy obecnie na 20 i zobaczyłem sobie na przykład taką prostą zależność, ile pieniędzy zarobionych na transferach jest później inwestowane w transfery do klubu w dwóch ostatnich sezonach. I Legia jest na 27 na 30 miejsc, które sprawdziłem, zainwestowała 18% tego, co zarobiła czysto tylko z transferów. No więc to pokazuje, że da się zadziałać inaczej. I to nie tylko Legia, bo Lech jest na 25 i wydał 20%, więc generalnie... A to inny temat. Dla porównania. Lech Poznań, który mu... To się zgadza, Excel, to jest inny temat. Excel świeci się na zielono od wielu lat. Otrzymuje tej zimy ofertę 10 milionów euro za Marfińskiego. Powinien przyjąć czy odrzucić? Za Marfińskiego, czyli mam wrażenie gracza o podobnej wartości rynkowej jak Ernest Mucci. Przyjąć. To przyjąć. No zależy, jakie mają okoliczności, jeśli chodzi o jego następstwo i o co walczą. No, takie, jakie mają teraz, w tej chwili. Ja bym odrzucił. No to 45 milionów złotych jednak piechotą. No my zawsze patrzymy na to, że 45 milionów złotych. No za pół roku też możesz otrzymać te 45 milionów. Może inaczej. Czemu my zawsze patrzymy na to, że coś się nie uda, zamiast że coś się uda? To jest takie bardzo negatywne podejście w polskiej piłce. Ale wiesz, bo przykład Marfińskiego jest taki, że on już w tej lidze jest już długo, tak? Wiadomo, ta jego droga do bycia ważnym piłkarzem Lecha była wyboista. Ale tylko w tej rundzie miał dołek formy. To nie jest piłkarz, który gra dobrze pół roku. Nie miał jeszcze takiego czasu. Kto? Marfiński. Ja też bym za 10 milionów ale tego piłkarza sprzedał. Tylko dlatego bym go sprzedał za 10 milionów. No tak, ale ja się z tym zgadzam. No tak. Tylko też pytanie, czy... Kwestia jest inna, jak te pieniądze potem... To jest właśnie, bo do Lecha często można było mieć pretensje w ostatnich kilku latach, że tych pieniędzy aż tylu nie inwestuje w transfery. Dobrze, przerwiemy na chwilę, bo naszym gościem już pierwsze łączenie jest trener Kamil Kiereś, szkoleniowiec Stali Mielec. Panie trenerze... Czy pan by sprzedał za 10 milionów Szkurina? Właśnie. Nie sprzedamy chyba. Pana trenera zamurowało. Trener obliczy. Ja was nie słyszałem w ogóle. Sprzedałby trener za 10 milionów euro Szkurina. Czy bym sprzedał? Tak. No ja o tym nie decyduję, ale na pewno dla klubu byłaby to kosząca oferta. A za 2 miliony euro? Znaczy ja tu nie chcę się wypowiadać w tej chwili, jak jeszcze powtórzę, w kontekście tutaj prezesa Klimka. Powiem w ten sposób. Na pewno Stal Mielec działa w tym okresie, kiedy ja tutaj też jestem. Te transfery tych zawodników, choćby jak Szkurin, to są zawodnicy o takim wieku sprzedażowym, także na pewno w tym kierunku jak gdyby to też było układane, żeby można było jakby puentować taką współpracę. Na razie Ilia mocno tutaj stwarza takie fundamenty do tego, żeby no, na taki transfer zapracować. Znaczy, my mówimy bardziej o takiej sytuacji, w której walczycie o utrzymanie. Ilia Szkurin dostaje z dnia na dzień teraz na koniec okna świetną ofertę finansową, nawet z punktu widzenia Stali, ale zdajecie sobie sprawę, że nie macie następcy i że o to utrzymanie ze Szkurinem może być ciężko i może lepiej przeczekać te pół roku, zamiast łasić się od razu na pierwszą ofertę za zawodnika.
No tutaj dywagujemy. No ja gdybym został postawiony przed taką sytuacją, na pewno byśmy tutaj w klubie rozmawiali. Na pewno byłoby to utrudnienie. Zresztą w jakim stopniu no, taką niespodzianką było odejście Michała Trąbki. Ja to nazwałem od razu takim jak gdyby problemem, który trzeba rozwiązać w ten sam dzień, kiedy się o tym dowiedzieliśmy. Kontuzji dostał Gulimier. Także naprawdę na to pierwsze spotkanie musieliśmy szukać takich rozwiązań, których wcześniej nie stosowaliśmy. Wiadomo, że za plecami Szkurina jest Kajmer i Luoto, który też swoje bramki strzelił, ale tych szans aż tylu nie dostawał. Ale na pewno no, utrata takiego zawodnika wiązałaby się no, z dużym ubytkiem, jeżeli chodzi o jakość i pewność zespołu, bo to byłoby widoczne, ale no, ciężko powiedzieć. No, różne rzeczy się dzieją na rynkach transferowych. Okienko jeszcze jest otwarte. No, trudno mi w tej chwili dywagować. A pan rozumie to odejście Michała Trąbki? Na jego miejscu postąpiłby pan tak samo? Rozmawiałem z Michałem zaraz po otrzymaniu informacji, usiedliśmy, porozmawialiśmy tak sobie szczerze. Michał przyznał, że on jest zdecydowany na ten transfer. Uznał, że to jest taka jego szansa finansowa, bo też powiedzieliśmy sobie obydwoje, że to nie jest jak gdyby awans sportowy. Także tutaj jego szansa finansowa, którą on chce wykorzystać. Zdecydował się na to tutaj jakby... Nie było wpływu na to, żeby go na siłę zatrzymywać. Wiem, że klub jak na warunki polskie między klubami dostał dość pokaźną sumę i tak jak zawsze mówię, no ja często w swojej pracy, nie tylko w Stali, ale i innych klubach, jak tych problemów zawsze się pojawia na bieżąco, ale też zawsze mówię, że jeżeli są problemy, to szukamy rozwiązań, nie narzekamy. I można powiedzieć, że w tym pierwszym meczu sobie poradziliśmy, ale na pewno jesteśmy gdzieś aktywni, bo mamy też jakby fundusze na to, żeby jakościowego zawodnika sprowadzić w miejsce Michała Trąbki. Dlatego jeszcze się nie zdecydowaliśmy, bo takiego poszukujemy. A w wieku 26 lat po zejściu z ekstraklasy na czwarty poziom rozgrywkowy według pana da się jeszcze wrócić do poważnej piłki? Może i się da. Christian Göttinger rozpoczynał tak naprawdę... w ekstraklasie bardzo późno, wcześniej ze Stalą grał w nich 3 ligach. No jeżeli Wieczysta będzie się jako klub rozwijała, Michał może gdzieś w wieku 30 lat wrócić do ekstraklasy, jeżeli będzie zdrowy, ale no też moim zdaniem takiej z perspektywy sportowej. Ja oceniam tego zawodnika, że on swoją pierwszą przygodę z ekstraklasą miał w ŁKS-ie. Wiadomo, że to był taki okres niezbyt stabilny dla niego, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, grę, o poziom sportowy. Tutaj moim zdaniem zaliczył dosyć stabilną rundę, był zawodnikiem, na którego mocno stawiałem. Nie schodził poniżej jakiegoś takiego poziomu. Był kluczowym graczem, także no, mnie się wydawało, że to jest zawodnik, który gdzieś tam być może powalczy o jakiś transfer do... powiedzmy do innego polskiego klubu, tak sobie gdzieś tak myślałem, ale no, wybór jego jest indywidualny, jego menadżera, także no, to jest jego wybór. Panie trenerze, odchodzi kluczowy zawodnik z Polski. Ostatnio europoseł Poręba w wywiadzie dla nas rzucił takie zaskakujące stwierdzenie, że w poprzednim sezonie szatnia Stali była za bardzo polska i trzeba było to zmienić. Pan się z tym zgadza? Jak pan do tego podchodzi? To znaczy, jeżeli chodzi o to, jak to miało wyglądać, to też kiedy kończył się sezon, na pewno tutaj, tak pan Tomek Poręba panu powiedział, na pewno klub chciał coś zmienić, chciał jakby takiej świeżości, nowych nazwisk. I tak naprawdę na początku nie było to zakrojone też tak na, powiedzmy, na taką ilość obcokrajowców, jakich, powiedzmy, w tej chwili mamy, jeżeli chodzi o ilość. Także to troszkę wyszło w praniu. Szliśmy tak jakby z dnia na dzień. To moim zdaniem to nie jest problem, bo tutaj normalnie współpracujemy i w tym układzie tej ilości się odnajdujemy, jeżeli chodzi o układ sztab, drużyna. Nie do końca też jestem przekonany, że ten kierunek powinien być mocno rozbudowywany, bo jakiś tam balans między obcokrajowcami, Polakami powinien gdzieś być już zachowany. A jaka jest ta świeżość, którą wnieśli zagraniczni zawodnicy, tak z punktu widzenia budowania drużyny, pańskiej pracy?
To przede wszystkim nowi zawodnicy, bo też w jakimś stopniu zawsze nowi zawodnicy to jest też nowa energia. Ja też przychodząc tutaj do stali, no też miałem 9 meczy do dyspozycji. Wchodziłem do szatki, która była 9 meczy bez zwycięstwa. Był problem ze strzelaniem bramek. Wtedy trzeba było utrzymać drużynę na poziomie ekstraklasy, wypełnić limit młodzieżowca, który w jakimś stopniu, no, tych młodzieżowców nie było, bo kontuzjowany był Gerbowski, Ratajczyk i tak naprawdę do dyspozycji był tylko Ciepiela. I też trzeba powiedzieć jasno, że większość tych meczy graliśmy na takim poziomie bardziej pragmatycznym, nie ma co się oszukiwać. Jakość tej gry nie była zbyt ciekawa i też w jakimś stopniu, tak jak pan Tomek Poręba zaznaczał, no gdzieś jego plany, jego zapatrywania były takie, żeby Stal była takim zespołem, który rzeczywiście byłby w stanie wedrzeć się do środka tabeli i tak mówię, poszukać tych nowych nazwisk, ludzi, którzy będą chcieli podjąć nowe wyzwania. A ciężko było panu jesienią, gdy wisiały transparenty typu Kierzeń-Won? Już powtarzałem wielokrotnie. No ja dzieckiem nie jestem. W swojej pracy tak to mi się wszystko układa, że no bardzo często mierzę się z różnymi trudnymi sytuacjami. W jakim stopniu, no nie powiem, że tego o tym nie słyszałem, bo słyszałem, ale też ja w takich trudnych sytuacjach to przede wszystkim skupiam uwagę na swojej przestrzeni, na tym, kim jestem, co robię, jak myślę. Zarządzanie trudniejszymi momentami, jeżeli chodzi o zarządzanie drużyną, to jest jedno i często to udowadniałem, a też zarządzanie sobą w trudnych sytuacjach to też jest element funkcjonowania na takim, powiedzmy, wyższym szczeblu. No, takie rzeczy gdzieś, powiedzmy, na świecie też się zdarzają. Także mówię, skupiłem uwagę na swojej przestrzeni, na drużynie. W jaki sposób to była sytuacja zewnętrzna, wewnątrz klubu, to funkcjonowało bardzo spokojnie, stabilnie. Funkcjonowaliśmy tak jak od samego początku. Dostałem przestrzeń, ją wykorzystałem, wygrywając na Legii, później zdobywając kolejne punkty z Szczecinie czy też z Górnikiem Zabrze. Także udowodniłem kolejny raz, że potrafię zarządzać trudnym momentem. A skąd był problem Stali jesienią, żeby wygrywać i punktować z zespołami z dolnej połówki tabeli? Bo tych oczek mieliście bardzo mało. Właśnie punktowaliście z Pogonią, z Legią. To znaczy, no na pewno o to, o co pytasz teraz, no to to nas trochę bolało i na pewno widziałem w tym problem. Myślę, że teraz ten moment wygrania meczu z Puszczą to jest sobie udowodnienie tego, że możemy to zrobić, ale też to miało taki wymiar tego, nad czym pracowaliśmy tak naprawdę w Hiszpanii, bo tak naprawdę może jednak powiedzieć, 85% tej przestrzeni, tych treningów poświęciliśmy na trening ofensywny, na momenty ataku pozycyjnego, bo tak naprawdę właśnie w tych meczach, gdzie te mecze przegrywaliśmy, tak jak z Koroną, czy z Wartą, czy też z Puszczą na jesieni, to były mecze, że byliśmy więcej na piłce, ale tak naprawdę nie do końca ta jakość w tych meczach była taka, powiedzmy, dobra na piłce i to nas kosztowało to, że zespoły nas kontrowały. Tutaj szukaliśmy takiej w tym zestawie personalnym, jaki mamy, poprawy tej jakości, procentowości podań, pomysłu i sądzę, że ten mecz to pokazał, że potrafiliśmy takie akcje w ataku pozycyjnym wypracować, zdominować mecz, właśnie kontrolować poprzez posiadanie. Ja cały czas powtarzam, że mimo że Stal nie jest tutaj faworytem, że chcę, żebyśmy byli zespołem wszechstronnym, takim, który też i odnajdzie się w ataku pozycyjnym, nawet w takich meczach, gdzie powiedzmy nie będziemy kontrolować meczu przez posiadanie piłki, ale mając gdzieś to w sobie jako zespół, w tych mniej ilościowo akcjach pozycyjnych też jesteśmy wtedy w stanie się odnaleźć. Myślę, że pokazaliśmy coś takiego. Oczywiście te akcje były bardziej z kontry, ale na Legii tych akcji ofensywnych było mniej, ale wszystkie miały taką jakość. Także no tutaj szukaliśmy czegoś takiego, żeby móc kontrolować mecz z Puszczą poprzez to, że rzeczywiście się odnajdziemy w tym ataku pozycyjnym, będziemy w stanie zabezpieczyć kontratak i zbudować tyle akcji, które pozwolą nam stworzyć no, dużo akcji i też finalnie zdobyć bramki. A gdyby Stal zdobyła odpowiednią liczbę punktów, powiedzmy jeszcze 10, zakręcić się około tych 35, to byłby trener w stanie tak troszeczkę przestawić wajchę w stronę bardziej atrakcyjnego futbolu, tak puścić wodze fantazji piłkarzom ofensywnym?
Jeżeli pan tak dokładnie, nie wiem, śledził Stal Mielec na jesieni, to ja uważam, że ja teraz zimą wróciłem do tego, co tak naprawdę zaczęliśmy właśnie latem. Oczywiście ten start nie był za ciekawy, bo tam była zbyt duża przebudowa zespołu, ale zwycięstwa ze Śląskiem, zwycięstwa z Zagłębiem Lubin, to były takie mecze, które były moim zdaniem atrakcyjne i te akcje były, powiedzmy, powtarzalne i takie, które, nad którymi pracowaliśmy i sposób w ogóle, jaki myślimy o budowaniu takiej akcji, to się wydarzyło. Później przyszedł taki moment czterech porażek, gdzie pojawiła się taka nonszalacja, proste błędy. To jest taki moment, gdzie ma co bajek opowiadać. Wtedy troszkę realnie patrzysz na układ drużyny, układ tego, jak trzeba zagrać, troszkę zmienić personalia i zapunktować tam, gdzie trzeba. I to zrobiliśmy, ale też w jakim stopniu przekonywałem zawodników teraz zimą do tego, że nie musimy też być we wszystkich meczach pragmatyczni. Możemy też szukać być może takich meczów jak z Puszczą, gdzie mieliśmy 74% posiadania piłki, a być może też takich momentów, które pozwolą nam błyszczeć może nie przez całe spotkanie. Także do tego będziemy dążyć, a tak jak pan mówi, ja mimo wszystko, tak mi się zdarzało, raczej funkcjonować w trudnych warunkach, jeżeli chodzi o robienie wyników. Ja bardziej mówię, że jestem takim do tej pory, być może takim trenerem zadaniowym. Jeżeli mówię o awansach, cztery podejścia, to cztery awanse, skuteczność stuprocentowa. Ale też mimo tego, że już mam kilkanaście lat doświadczeń, też staram się myśleć o sobie i mojej drużynie w kontekście rozwoju, w kontekście piłki, która by była przyjemna dla oka. Oczywiście to są tylko słowa, ale chcielibyśmy to potwierdzić czynami. Myślę, że to spotkanie z Puszczą w jakim stopniu potwierdza te słowa, które teraz mówię. A czuje się pan właśnie trenerem trochę niedocenianym? Bo tak jak pan mówi, ja się zgadzam, że najczęściej dowozi pan wyniki, ale jednak te drużyny nawet ze środka tabeli nie zwracają na pana uwagę, tylko trzeba być właśnie bardziej takim czasem to strażakiem, czy czasem budować coś w trudnych warunkach w Łęcznej. I czy to też jest jakieś pana marzenie, żeby dostać na przykład pracę, czy możliwość pracy w miejscu, w klubie, w który na przykład walczyłby o europejskie puchary, albo nawet o coś więcej w przyszłości? Czy pan tak się widzi, czy już się zaszufladkował? Nie chcę teraz za daleko popłynąć i teraz jakiś tam bajek opowiadać, ale też ja do życia podchodzę. To jest taka praca z dnia na dzień, każdego dnia staram się pracować jak najlepiej, też cały czas stawiam na samorozwój, idąc do przodu, jak to się mówi w życiu, nic nie jest gwarantowane, ale wszystko możliwe, także mam swoje ambicje jeszcze i tak uważam, że ostatniego słowa nie powiedziałem, także kto wie, co się jeszcze wydarzy, nie zamykam się na takie kwestie. Oczywiście rynek funkcjonuje tak, że czasami szufladkuje się pewne osoby i tak naprawdę nawet jak zrobisz coś pozytywnego, to często jesteś oceniany przez pryzmat tego, jak ktoś cię widział z lat poprzednich. Nie zawsze te oceny są miarodajne, ale no, pracując dnia na dzień można te łatki odrywać. Czyli czuje pan, że ma pan łatkę, tak? I jest niedoceniany? Może to nie w takim kontekście, że jakoś tym jakoś tam mocno, jakoś tam nie wiem, mnie to tłamsi. Po prostu to zdaję sobie sprawę, że tak troszkę jest, ale gdyby nie pochłania mnie to, robię swoje i uważam, że jeszcze można coś ciekawego w tym futbolu osiągnąć. Dobrze, trenerze, to jeszcze ostatnie pytanie. Gdyby z całej Ekstraklasy mógł pan wyciągnąć dowolnego piłkarza do Stali Mielec, kto by to był? Oj, nie myślałem o tym, żeby kogoś wyciągać, bo w jakim stopniu, jak pytałem ostatnio prezesa, czy może sprzedaliśmy kogoś, może byśmy kogoś kupili. Nie, musimy szukać transferu bezgotówkowego, także nie zastanawiałem się. No pewnie gdybym się zastanowił, no to na pewno z każdej drużyny ktoś ciekawy by się znalazł, ale teraz nie odpowiem na to pytanie, bo nie przychodzi mi nic tak do głowy, bo takiego planu nie było. Dobrze, nie będę trenera ciągnął za język. Dziękujemy serdecznie. Kamil Kierejś, trener Stali Mielec, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, trenerze. Dziękuję, do widzenia. To a propos Stali Mielec i transferów, mam płynne przejście. Jak myślicie, ile goli strzelił Said Hamulić po odejściu ze Stali Mielec? Zero. Brawo. To jest przykład idealnego transferu, który jest zrobiony ale szybko. Strzelił jednego gola poza boiskiem. Nie zgodził się zagrać z tęczową opaską w Tuluzie.
Powiedział, nie będę grał z tęczową opaską. Chciałem, że dziecko zrobił. Że patrząc na jego Instastories z Tuluzy, jest to prawdopodobne. No bo wtedy pamiętam, że w Stali Mielec wiedzieli, że te pieniądze się mogą nie powtórzyć, bo mówiąc krótko, widzieli symptomy wody sodowej u tego piłkarza. No i się obawiali, czy to, że on strzelił jesienią, to jest taka historia, która się raczej nie powtórzy. No i okazuje się, że ona się nie powtarza. Trzeci klub już ma. Też w przypadku transferu z Radomiaka też słyszałem takie opinie, na przykład o Pedro Henrique, że generalnie zatrzymalibyśmy go dłużej, ale byłoby to ryzykowne pod kątem tego, czy tam się nie rozwinie ten sam symptom. Przy Pedro Henrique był jednym z tych dwóch piłkarzy, który się podpisał nie w badaniu dopingowym, bo Luizao był? Tak, ale to raczej bym... To Luizao się podpisał za niego, więc Pedro nie był zawieszany. Ale to jest kto? Nie ale powiedzmy, że to jest ten sam poziom. Mieli problem, żeby tym gdzie się podpisać, no to tak, faktycznie te obawy mogły być uzasadnione. Wracając do tego tematu Lecha, bo wiesz co, nie chcę tak tego spłaszczać, że i sprowadzać czy sprzedać za 10 milionów. Chodzi po prostu o to, że klub jakby musi mieć taką strategię, co nam to da, a co nam da zatrzymanie zawodnika. Czyli jeśli mamy ofertę nawet bajeczną za te 10 milionów, ale Lech w tym momencie walczy o Mistrzostwo Polski, o awans do kwalifikacji Ligi Mistrzów, więc też potencjalnie duże pieniądze, więc trzeba sobie przekalkulować, czy sprzedaż tego zawodnika nie przeszkodzi nam w realizacji tego celu i w konsekwencji nie stracimy na tym pieniędzy, a ta oferta powiedzmy, że może się powtórzyć, bo gdzieś cały czas zakładamy, mówię, że te oferty mogą się powtarzać. Tak jak sprawdziłem, to było do Albert Grönbeck, 9,5 miliona dolarów teraz dostali, przedłużyli z nim kontrakt, stwierdzili, że grają o Ligę Mistrzów, więc stawka będzie większa, jego zostawiają. I właśnie jakby o takie działanie czasami mi chodzi, że brakuje nam takiego długofalowego planowania w kontekście tego, co nam może dać zatrzymanie zawodnika. I nawet, żeby nie szukać tak daleko, Raków Częstochowa i to, że zatrzymał kluczowe postaci. Powiedzmy Fran Tudor. Mogli dostać za Frana Tudora 3 miliony euro? No, myślę, że takie oferty się pojawiały. A 3 miliony w kontekście Rakowa to jest jak powiedzmy 10 w kontekście Lecha, bo te przychody są trzykrotnie niższe, więc powiedzmy, że to jest taki sam procent do budżetu byłby. A jednego zatrzymania awansowali do europejskich pucharów, czyli można powiedzieć, że warto było, więc po prostu chodzi mi o to, żeby czasami podejmować ciut większe ryzyko, bo zatrzymywanie piłkarzy też się opłaca. Też takim przykładem, może trochę innym, bo nie mówimy o piłkarzu, który został zweryfikowany jakoś specjalnie na poziomie ekstraklasy. Śląsku Wrocław, tak? Karol Boleś, przykład młodego piłkarza, z którym też myślę można było poczekać, zaryzykować i lepiej go po prostu w przyszłości spieniężyć. Ale tu akurat są małe pieniądze, tego nie rozumiem. Ale wiesz, tam też był absurd totalny, bo dyrektor Balda powiedział w TVP Sport, że klauzula Borysa wzrastała wraz z tym, ile on minut spędzi na boisku. Czyli jakby wymówka o tym, że on latem odszedłby za milion euro, można wyrzucić ją do kosza. Bo wystarczyło dać mu grać, żeby ta klauzula wzrosła na przykład do 4 milionów, bo to chyba nawet padały takie kwoty. Też się zastanawiałem nad tym, ale czy on powinien dostać, bo Jacek Magiera twierdzi, że on się nie nadawał już teraz do gry, że no być może by się tam nadawał za 2 lata, za 3, prawda? No jest młodym piłkarzem. Czy on miałby dostać miejsce na boisku tylko dlatego, że ma jakąś klauzulę? Nie, ale ja bym go wypożyczył. A moim zdaniem, wtedy ta klauzula by nie wzrosła, więc mógłby odejść za ten milion. Nie patrzmy tylko na... Ale moim zdaniem tak. Generalnie tak źle zapisany kontrakt ogólnie. No. Że inna sprawa. Generalnie tak to działa, że większość 17-latków nie jest gotowa na to, ile minut dostaje na boisku. Rzadko zdarza się ktoś, kto w tym wieku jest tak dobry, żeby zasługiwał na dokładnie tyle minut, ile dostaje. Tylko to jest kwestia jakby właśnie długofalowego planowania i jakiegoś myślenia takiego przyszłościowego. No, z całym szacunkiem, ale jak słyszałem, że wyniki Śląska są ważniejsze, okej, spoko, no ale no Śląsk nie osiągnąłby takiego samego wyniku, jakby 500 minut zagrał Borys, a nie Daniel Łukasik, który teraz już nawet jest poza kadrą meczową. No, ciężko to wyważyć. Rozumiem, że ta dyskusja jest dlatego tak emocjonująca, bo ciężko to wyważyć, ale mimo wszystko uważam, że jeśli masz w Polsce talent, o którym wszyscy mówią, że jest najlepszy w roczniku i o którym sam mówisz, że to jest najlepszy talent w swoim roczniku, no to daj mu grać po prostu. No to, zwłaszcza, to że oni jak dopiero budują akademię i chcieliby budować jej prestiż też. No a tu jaki prestiż wychodzi? No, totalnie nie potrafili tego prestiż, piłkarza... Jak się jeszcze przyznajesz, że ten gość jest niegotowy na seniorów. No dokładnie. No i też dajesz taki sygnał w świat i też do akademii, że jak Śląsk w takim miejscu, jak jest teraz, czyli jak walczy o trofeum, to nie chce dawać szans młodym piłkarzom. Taki sygnał poszedł w świat. Nie wiem, czy to powiedział trener Magiera, czy dyrektor Balda, że
czy też w takie dyskusje widziałem wśród kibiców Śląska, że no przecież skoro Śląsk teraz walczy o podium, o mistrzostwo, no to kurczę, no za bardzo nie ma miejsca dla takiego młodego piłkarza, tak? No to kiedy będzie to miejsce dla młodego piłkarza? Kiedy znowu będą walczyli w następnym sezonie, załóżmy, o utrzymanie, czy jak będą dopiero w środku tabeli spokojnie? O utrzymanie też nie, no bo... No bo też nie, no bo tak? Za młody, za duża presja, walczą o utrzymanie, no to kiedy masz ten czas? No dlatego Śląsk w takim przypadku powinien czerpać z tych największych klubów w Polsce, które i potrafią grać o najwyższe cele i jednak co roku, albo jak nie co roku, to chociaż co dwa sezony, wypuszczać w Europę za dobre pieniądze tych młodszych piłkarzy, w szczególności wychowanków. Karola Borysa sprzedali za 2,5 miliona, tak? Za 2 miliony. Opa, mniej. W sumie nikt nie wie, czy za 2, czy za ile. To też nie jest właśnie do końca, to jest okaże się pewnie. Czysty potencjał takich piłkarzy, którzy byli wybitni w swoim pokoleniu w młodych, w młodzieżowych reprezentacjach Polski, nawet starszych niż U17, było mnóstwo i oni, na nich ich kluby nic nie zrobiły, bo okazali się, że to są piłkarze typu Marcel Zyla i, no ale to jest, wiesz, i piłkarze kwestia, tego pokroju. Kwestia podjęcia ryzyka. No on był oceniany bardzo wysoko przez różnych skautów, choć zwracam uwagę, bo też wiem o tym ze środowiska, że dużo osób zwracało uwagę przy tych raportach, że Śląsk nad nim dobrze nie pracuje, że temu chłopakowi faktycznie może czegoś brakować w seniorach, bo Śląsk pewne aspekty zaniedbuje, więc to też było dostrzegane. No ale jednak ostatnio nawet Marek Wawrzynowski słusznie zwraca uwagę, że rówieśnik Borysa odchodzi za 10 milionów, czy tam za 9 milionów do Tottenhamu, więc to też nie jest tak, że nie da się sprzedać takiego młodego piłkarza drożej. Ale z jedną rzeczą się zgadzam, jeśli chodzi o dyrektora Bardę, z taką jakby pretensją, czy zdziwieniem bardziej, że żaden polski klub nie chciał wyłożyć tych pieniędzy, skoro to jest tak duży talent i skoro te pieniądze nie są względnie wielkie. No, pokażmy sobie grafikę piłkarzy, czy też w rankingu najdrożej sprzedanych wewnętrznie w Ekstraklasie piłkarzy poniżej 23 roku życia. Tak, czyli młode talenty. No to jest po prostu, to jest lista wstydu polskiej piłki, jak ja na to patrzę. Maciej Żurawski. Dokładnie, yes. Dokładnie o to chodzi. Sobie... Połowa ludzi z tej listy to są goście, których kupił Bogusław Cupiał albo Janusz Wojciechowski, bo po prostu szastali pieniędzmi. No tak to wygląda. I jeśli chodzi o nowe transfery na tej liście, to jest Drahal. Tylko Jeboah, Slisz i Drahal. To jest absurdalne, bo mówimy o kwocie 600 tysięcy euro, nie o jakichś 2 milionach. A w ogóle transfery powyżej miliona euro, to wyłączając czasy Cupiała i Wojciechowskiego są dwa, więc to jest kompletne kuriozum i nieporozumienie. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak to wygląda. Ale słuchaj, to się nie zwrócił się jakoś bardzo. Ale na boisku się zwrócił, to trzeba oddać. No, bo dopiero w samej końcówce. Bo Slisz też jest przykładem gościa, który został sprzedany na musiku, gdy kontrakt wygasał, nie? Że jakby nie przedłużyli go wcześniej w odpowiednim momencie. No, ale już w momencie, też... kiedy za Michniewicza zdobywali mistrzostwo, to był bardzo ważną postacią Legii, więc wydaje się, że najpierw zwrócił się na boisku, a takiego piłkarza jak Slisz z takimi ograniczeniami sprzedanie za 4,5 miliona do MLS według mnie... Moim zdaniem też tutaj wszystko finalnie wyszło dobrze. Miałem wrażenie, tak nie wiem, rok temu, półtora roku temu, że w ogóle się nie zwróci, ale wyszło finalnie okej. Ale no to też wynika z tego, że te kluby się cenią. W sensie trudno jest naprawdę wyciągnąć od polskiego klubu piłkarza U21. No, mówimy o Borysie, on miał akurat klauzulę. No to tutaj można było tę przebitkę 2,5 miliona zrobić. Natomiast no, ogólnie, no to jeżeli polski klub przychodzi po jakiegoś młodego, no to się zdarza ze ścianą. No to, bo ale na miłość, przykładzie trochę. No, to jest w porządku. Miłosz Matysiek no, bo... trafił do Arisu Limassu za 500 tysięcy euro. No ale czy uważasz, że wyciąganie go za 600 tysięcy euro to był jakiś super deal? W ogóle zrobili się no, tam... Może był. No. Chodzi po prostu o to, że nie podejmujemy tej próby. A jak patrzę na inne ligi... Bo no ale jakbym był takim Zagłębiem Lubin, to nie wiem, czy bym chciał akurat na Matysika wykładać takie pieniądze. No, na kogo byś wyłożył? Miałbym wątpliwości. No. Znaczy na Zagłębie akurat może takiego Matysika sobie wyprodukować. Bo mam się do tego warunki. Nie? Robiliście tam grafikę U23... Mhm. Ale mam wrażenie, że jakby zrobić grafikę bez tego U23, to ta czołówka by się jakoś nie zmieniła szczególnie. No nie. Tylko chodzi, ja zwróciłem uwagę na U23, dlatego że to jest jakby piłkarz z potencjałem sprzedażowym. Czyli jakby szukasz na własnym rynku gościa, którego później jeszcze opchniesz drożej. I też porównałem to z tymi ligami, z którymi sąsiadujemy. I naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć ligi, w których goście kupowani przez kluby na początku czy na przełomie XXI wieku byliby jeszcze w tej takiej ścisłej czołówce.
liczbę, a u nas to jest zatrważająca liczba, więc znów jakby zastanawiam się, czemu wszędzie dookoła działają inaczej, a u nas ten rynek wewnętrzny jest kompletnie martwy. Nie wiem, Czesi, Norwegowie, tam kwoty powyżej 1 000 000 euro na za młode talenty, nie zawsze Polaków, nie zawsze rodaków, czasami zagranicznego zawodnika, który był młodo ściągnięty i się wybił, tam to jest na porządku dziennym, a u nas jest kompletna posucha. Ale żeby nie było, że chwalimy Raków jeszcze, to akurat Raków jest takim, myślę, fajnym odświeżeniem tego trendu. No, teraz oczywiście nie wszyscy, ostatnio te transfery wyglądają różnie, ale ten rynek wewnętrzny, no dobra, fajnie, ale że Raków go, ryzyko, o to chodzi, nie? Go wykorzystuje. Nie? Których piłkarzy poniżej 23, albo nie musimy sobie tej kategorii trzymać, tylko perspektywicznych, polskich albo zagranicznych, grających w ekstraklasie, widzielibyście w klubie, który potem sprzedaje za duże pieniądze, czyli na przykład Lech, Legia, Raków, Częstochowa. Których piłkarzy z tych niższych, na przykład tych klubów z niższych miejsc w tabeli, widzielibyście w takim transferze wewnętrznym? Powiedziałbym, że Szkurin do Rakowa, gdyby już tam wcześniej nie był. Rakoczy chyba łapie się jeszcze? No pewnie, no, tak. 20, tak. Rakoczy się łapie. Pytanie, ile trzeba byłoby za Rakoczego wyłożyć pieniędzy? I czy to jest w ogóle możliwe, żeby na przykład 5 czy 6 milionów polski klub wydał? Euro? Euro. No złotych nie. Pewnie możliwe, ale nie wydarzy się to. No, w teorii jest to możliwe, bo jakby też krążymy wokół tych przychodów i kosztów transferowych, więc posłużę się porównaniem, którego kiedyś użył Omar Chaduri i 21st Group, taka grupa analityczna współpracująca z klubami z Anglii i generalnie z czołówki światowej, że na transfery przeważnie się wydaje od 10-20% przychodów na jeden transfer, taki najwyższy w okienku, czy na przykład na obiecującego juniora. Więc generalnie, jeśli mówimy o 10% przychodów, no to polskie kluby dałyby radę wyłożyć na przykład 3-4 miliony euro, nie? To nie jest problemem. Te najlepsze kluby oczywiście. Tak, czyli Legia powinna kupić przynajmniej jednego zawodnika za 4,5 milionów albo Lech. Tak. No i albo chociaż już obniżając poprzeczkę, kupić piłkarzy trzech na przykład za te 10%. No tak. No, bo u nas jest problem, że nawet czyli jak zbierzemy wszystkie wydatki na transfery, no to przeważnie ten 10% to jest taki średnio osiągalny, nie? Że nie jest tak łatwo. No i może jeszcze z Piasta, nie wiem, Pyrka. Mosur to już może za duża wartość, ale... No pewnie też nie. Myślę, pokoju, że Molde miało za niego chyba 2 miliony. Nie pamiętam, ile im tam zostało do końca kontraktu, nie? Albo to też ma duże znaczenie. 2025, obaj. Okay. Chyba. Pyrka na pewno. Podrzuca nam czat Szmyta, że Kajetan Szmyta. No, ale to jest Szmyt. Piłkarz, który... To jest piłkarz, bo to jest, on spełnia te warunki, o których mówimy, bo to jest piłkarz do wyjęcia za niewielkie pieniądze. Marta się nie kryje, że chce milion po prostu i... To już teraz przychodzisz, jak do supermarketu, bierzesz, właśnie, no teraz pewnie mniej, no bo już chyba drugie okienko próbują sprzedać go za milion, to nie wychodzi, więc z tego, co też słyszałem, że tam za mniej by go w końcu puścili, ale dobrze jest mówić o tym milionie, bo jakoś to otwiera pozycję negocjacyjną, która jest dobra. Więc no, ja bym go widział w sumie w jakimś takim ciut lepszym klubie niż Warta Poznań i ciekaw jestem, czy on by się rozwinął. Pewnie tak, na takie 2,5 miliona. No, taki prosty biznes się wydaje. Natomiast jeszcze biorąc nawet w obronę polskie kluby, patrząc na to z drugiej strony, może oni nie inwestują w tych piłkarzy z wewnętrznego rynku, po prostu wiedzą, że oni nie mają potencjału sprzedażowego na przebitki. Mhm. To znaczy, że jeśli wydasz 2 miliony euro na Ariela Mosura, to później nikt go nie kupi za 5 i nie zarobisz na tym, nie zrobisz na tym biznesu. Albo jeśli wydasz milion na Szmyta, to nikt go nie kupi za 4. Jest to teza, którą można obalić, porzucam ją nie z pełnym przekonaniem, ale jak niejako w obronę polskich klubów po prostu, że no też widzimy, że polski piłkarz trochę na rynku europejskim stracił na wartości, już nie jest tak rozchwytywany. A z drugiej strony moim zdaniem Mosur, który wskakuje do składu Legii, gra w europejskich pucharach, pokazuje się jako solidny piłkarz, bo takim jest, prawie mu się nie zdarzają jakieś poważne błędy. Można go sprzedać za 5 milionów albo za tą przebitkę dwukrotną, za którą by na przykład Legia za niego zapłaciła, tylko Legia za niego nie zapłaci, no bo wiadomo, że jest wyrzutem sumienia Legii. No ale słuchajcie, no Legia już zrobiła taki deal, no bo ściągnęła Nawrockiego
za półtora i sprzedała za piątkę. No i to jest modelowy deal. Taki sam mogłaby zrobić z Mosurem, ale no, no i właśnie by go to jest ta kwestia, nie? Czemu łatwo wyjąć Nawrockiego, a nie Mosura, nie Rakoczego i tak dalej, nie? Bo cały czas mówimy o pieniądzach, które są osiągalne. No ten Mosur jest bardzo dobrym przykładem, bo namacalnie mieliśmy 2-2,5 miliona euro, więc kwota, która nie powinna być dla polskiego klubu kwotą zaporową, nie? A takiej taka nie padła. Może w tych większych klubach dalej panuje takie przestarzałe przekonanie, że właśnie na przykład Legii czy Lecha, zresztą chyba nawet przedstawiciele tych klubów nieraz albo wprost, albo między słowami przyznawali, że jeśli chodzi o tych młodych Polaków, chcą czerpać z tego własnego rynku, tego lokalnego, tak? Czyli akademii, a nie z ligi, więc może to być jakiś sygnał od nich w stronę środowiska piłkarskiego, że skoro wyciągają takiego piłkarza, to sami go nie potrafią sobie wychować, inwestując grube miliony w swoje akademie. Nie, no oczywiście to jest łatwe też do obalenia, nie? To jest łatwe do obalenia. Ja uważam, że to jest głupota oczywiście, ale w przyszłości pojawiały się takie opinie. Niekoniecznie łatwe że Lech nie będzie sięgał po takich Marek piłkarzy Papszun, na przykład. Marek Papszun pozostawał w dosyć sporym sporze z pionem sportowym i z dyrektorem akademii ówczesnym panem Śledziem, tak? Jeśli się nie mylę. Właśnie dlatego, że miał pretensje o to, że musi cały czas skautować i wyszukiwać zawodników w pokroju Piątkowskiego, a akademia mu takich piłkarzy nie dostarcza, więc siłą rzeczy no jest jakieś takie myślenie wśród trenerów, że najbardziej opłaca się sobie wychować zawodnika, który już będzie gotowy do gry w jakimś tam... Ale mówimy o odwrotnej sytuacji. Aha, odwrotnej sytuacji, tak? Jeszcze masz o Bejgera na przykład w Śląsku, bo on był temat jego w Lechu w przeszłości. Papszun miał pretensje, że nie wychowuje. Akademia nie wychowuje, a tu chodzi o to jakby, że no tak, to klub tak. Nie kupuje. Ale powiedziałeś, że to jest łatwe do obalenia. To, co, tak, to. Tak. A ja już obaliłem to, że to jest... Trudny do obalenia. Ja się próbuję. Faktycznie to jest skomplikowane, bo już sam się tego biłem. Brzmicie, jakbyście coś obalili, ale... Ale dobra. Przed programem. Skończysz pewnie jeszcze, Szymon, tą umysł, którą zacząłeś, ale Antoni Macierewicz nam podrzuca tak. Pieńko do Legii. Baker przecież jeszcze, nie? Pieńko, tak. Pieńko do Legii. Iwański to chyba nie. I Chodynę jeszcze nam podrzuca. Ale już Chodyna ma już chyba za 24 lata i nie wiem, czy jest potencjał sprzedażowy. No ale wiesz, to też nie zawsze chodzi o jakieś wielkie nazwiska, które przychodzą nam do głowy na pierwszym, które są naszą pierwszą myślą, bo zaraz faktycznie będzie, że coś obaliłem. Mhm. Bo tak jak sobie przeglądałem te transfery w Norwegii czy w Czechach, to no, nie kojarzyłem gości, których oni kupowali jakby z tego, że od 18 roku życia byli hype'owani na talent na europejskim poziomie. Po prostu brali ligowców, którzy się wyróżniali, którzy byli względnie młodzi. Taka normalna, rozsądna taktyka, no bo klub musi reinwestować pieniądze, które zarabia. I nawet ostatnio Adam Wilkanowa w wywiadzie, którego nam udzielił, opowiadał o tym, że bardzo dobrze to funkcjonuje w Czechach, że te kluby typu Slavia, Sparta zarabiają pieniądze najpierw w Europie, a później wydają je na rynku czeskim i wspierają te kluby, które są po prostu w dużo gorszej sytuacji finansowej. Tak. Tam ogólnie to chyba jest tak usystematyzowane w jakiś sposób, że ma to tak wyglądać, że te kluby z dołu wspierają te z góry i na odwrót, że jest tak. Taki ekosystem wytworzony. Wiesz, w złym tonie jest jakby sprzedanie z dolnej tabeli dobrego piłkarza gdzieś na zewnątrz, czy on ma iść do Slavii, Sparty i tak dalej. Też pytałem o tego To Dariusz Mieducki to proponował, się śmiałeś z niego wtedy, na pewno. Ale ja nie mówię, że to jest dobry. Też pytałem o to Marka Hanuszka, ten jeszcze się nie ukazał, ale on właśnie powiedział o tym systemie, o którym powiedziałeś, że on już w pewnym momencie dali mu do zrozumienia, że jest za stary, miał już tam 20 kilka lat i już się nie nadawał właśnie do tego projektu, żeby przejść z tego gorszego klubu czeskiego do czołówki. Że już nawet jak jeszcze nie był tak stary, to już według tego systemu był za stary, żeby trafić na tym rynku wewnętrznym. I dlatego trafił do Polski. Tak? No, ta jego droga nie wiodła oczywiście wprost do Polski, tam różne inne rzeczy się wydarzyły, zerwane więzadła i tak dalej, ale myślę, że wszyscy chyba jednogłośnie moglibyśmy powiedzieć, że przydałoby się ten rynek wewnętrzny lepiej penetrować. Tak jest. Nawet wśród piłkarzy starszych. Jest godzina 18, więc mamy na naszych łączach piłkarza Górnika Zabrze, czołowego piłkarza i wieloletniego piłkarza Górnika Zabrze, Erika Janże. Jak wygląda sprawa twojego nowego kontraktu z Górnikiem Zabrze i czy w ogóle jest z kim o tym kontrakcie rozmawiać, bo jakiś czas temu chyba nie było w klubie o tym, z kim pogadać. Dzień dobry wszystkim. Porozmawiamy. Tam brakuje trochę detalów, ale rozmowy są.
Wydaje mi się, że jesteśmy blisko, żeby podpisać ten kontrakt, ale tak jak mówiłem, jeszcze trochę detalów i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że będę ja zadowolony, klub, kibice i wszyscy. A jeśli chodzi o te detale, to długość kontraktu czy wysokość bardziej? No, bardziej finansowe, nie? Bo już nie mam 20 lat, muszę trochę patrzeć też na pieniędzy. Wydaje mi się, że dużo dałem Górniku. Górnik też mi dał dużo. Przez te 5 lat nie mieliśmy żadnego problemu, żadnych konfliktów, także mamy naprawdę super relacje wszystkim w klubie. Ludzie mnie lubią, ja lubię cały klub, tak świetnie się czuję tu od mojego pierwszego dnia, także naprawdę chciałbym zostać i tak jak mówię, mam nadzieję, że już wkrótce będzie wszystko tak, jak chcemy wszyscy. Tomasz Masoń, wiceprezes Górnika, mówi, że ta oferta, którą ci złożył Górnik, jest topowa, że żaden zawodnik wcześniej takiej oferty nie otrzymał i że ona przebija to, co było zaproponowane Igorowi Anhulo, który był absolutną gwiazdą. Znacznie to przekracza to, co ty dostałeś. To uśmiechasz się. To duży komplement. Potwierdzasz, że tak wyglądała ta oferta, czy no trochę podkoloryzował? Ja nie wiem, jakie tam były kontrakty, ale wydaje mi się, że to jest duża różnica, bo to było 5 lat temu, nie? To jeszcze inflacja jest duża. Igor też miał jeszcze 7 lat więcej ode mnie. Nie grał za reprezentację, nie grał na Euro. Znaczy, to są takie, no są różnice. Ja wiem, że Igor dał Górniku bardzo dużo, bo jakby jego nie było, to nie wiem, czy Górnik wrócił do Ekstraklasy wtedy, ale nie można porównywać, bo to są inne czasy. Ja mam nie dużo mniej lat, ale no 7 lat jest dużo. Ale patrząc tak całkowicie poważnie, to nawet jak kontrakt będzie wysoki, ale będą jakieś zaległości czy opóźnienia w pensjach, no to jest to dla piłkarza niewygodne. To żadna tajemnica, bo w klubie o tym głośno mówili, że te zaległości były jesienią. Pewnie nadal coś tam jest albo będzie. I pytanie, tego się nie obawiasz? Tych zaległości finansowych? No nie, tak jak mówię, ja jestem tu 5 lat, zawsze był czasami jakiś problem, miesiąc, dwa, ale dla mnie to nie jest problem. Wszystko jest na kontrakcie napisane, także to muszę dostać czy teraz, czy trochę później. Jestem, nie mam tak, okej, może by był trochę problem, jakby pół roku nie dostał żadnych pieniędzy, okej, to tak, ale miesiąc, dwa, wydaje mi się, że każdy od nas może żyć bez problemu. Wspomniałeś o tym, że już tak długo jesteś w Zabrzu. Co pół roku, co rok z Górnika odchodzą czołowi zawodnicy. Jak się wtedy czujesz? Jak się czujesz na przykład teraz, jak straciliście Okonukiego, wcześniej Włodarczyka? Nie czujesz, że jednak nie robicie takiego progresu? Jak się ja czuję? No, oczywiście, że powiem tak, ja też jestem ambitny, to nie znaczy, że ja nie jestem ambitny, żeby nie chciał w lepszy klub albo cokolwiek, nie wiem. Ale żeby ja zmienił teraz kraj albo klub za 2, 3, 4 tysiące euro więcej, no to nie ma szansy, nie? Bo ja też mam rodzinę, mam 30 lat, dzieci chodzą do szkoły, tu przedszkoła i to też jest ważny aspekt dla mnie. Także jestem ambitny, jak będzie topowa oferta dla mnie, oczywiście, żeby chciał, ale tak jak mówię, za takie małe różnice, no nie ma szans. A byłeś kiedyś blisko odejścia z Górnika? Pojawiła się taka oferta, ale coś tam na końcu nie wyszło? No było. Było 3 lata temu, 2 lata, nie wiem. Jak trener Urban został trenerem za pierwszym razem, to na lato był wtedy temat do Lechu Poznana. Już było wszystko dogadane. Z Lechem prawie tylko wtedy Górnik mnie nie puścił po prostu, bo Lech chciał zapłacić za mało. Okej. Z perspektywy czasu trochę żałujesz, czy nie masz tak powiedzieć? No, Lech potem grał w europejskich pucharach, ćwierćfinał Ligi Konferencji. Mogła tak kariera wraz z rosnącą karierą w reprezentacji Słowenii się potoczyć dosyć spektakularnie. Nie, że żałuję, tylko trochę jest tak, żeby chciał walczyć o coś więcej niż te ostatnie lata tu w Górniku. Zawsze jesteśmy na środku. Trochę mi brakuje tego feelingu, że walczysz o coś, ale no jest jak jest. Nie żaluję, bo tu się świetnie czuję, ale no,
brakuje trochę tego feelingu, że walczysz o, nie wiem, o Europę albo Puchar, albo cokolwiek, ale i tak jestem zadowolony. No. Jeszcze zanim przejdziemy do poważnych tematów, to nasi słuchacze dziwią się, że u ciebie jest jasno za oknem i tak jakoś, bo wszędzie w Polsce jest ciemno, a tam u ciebie za oknem jest jasno. I o co chodzi? Jesteś w jakiejś innej strefie klimatycznej? Jakaś teleportacja? Nie, to jest na Skype jest taka możliwość, że się zmienia. Widać, że bo jestem w pokoju Ucina i trochę nie jest posprzątane, tak jak powiedziałem. Taki gryński, jak u nas w Mioduski. Tak, no. Dobra, to słuchaj, a to jeszcze jeden niepoważny temat. Jeszcze jeden niepoważny temat. Czy sprawdziłeś sobie po ostatniej aferze ze słowem frajer, czy sprawdziłeś sobie listę newralgicznych słów, których w Polsce lepiej nie używać? No nie, bo ja powiem tak, ja się sam nauczyłem polskiego, ja nie mam żadnych, żeby mnie ktoś uczył polskiego języku, po prostu szatni z telewizji, no i sam się nauczyłem. I tak będzie dalej. Ja wiem, że nie zrobiłem dobrze, ale nie wiedziałem, że to tak jest po prostu. No, słyszałem więcej razy w szatni albo od trenera, że jesteśmy frajerzy, że tak. To myślałeś, że chwali wtedy? Wiedziałem, że nie jest dobrze, ale że jest tak źle, tego naprawdę. Okej, okay, słuchaj, widzę, że masz koszulkę Dallas, więc pewnie Luki Doncicia. Czy wy na Euro osiągniecie lepszy wynik niż twoi rodacy koszykarze na ostatnich Mistrzostwach Europy? O nie, ciężko. Musimy być realni. Koszykówcy Słowenia zawsze jest, nie wiem, top 4, top 8 w Europie. Piłka nożna nie jest na takim wysokim poziomie, ale cel, który mieliśmy, osiągnęliśmy. Idziemy na Euro i jesteśmy zadowoleni z tego, ale wydaje mi się, że grupa jest taka, że możemy powalczyć z każdym. Okej, Anglia tam jest faworytem, ale z nimi gramy ostatni mecz w grupie i może już wygrają pierwsze dwa mecze i będą trochę zmieniali ten skład, także nie, no zobaczymy. Najważniejsze, żeby byli wszyscy zdrowi, którzy zagrali w tych kwalifikacjach, bo ta grupa zawodników naprawdę jest dobra. Dobra jest komunikacja między nami i zobaczymy, co będzie. Czy ten awans właśnie oznacza, że piłkarsko Słowenia trochę zmniejsza dystans do tej koszykarskiej Słowenii, że trochę wasz poziom piłkarski się podnosi? Tak, to na pewno. Na pewno tak. Też trochę więcej pieniędzy da słoweński PZPN, Nogometna Zvezda Słowenii, do klubów i powoli się wszystko rozwija, ale to jeszcze nie jest na takim poziomie jak w Polsce albo w Europie, bo u nas w Słowenii masz, tak naprawdę jest tylko jedna taka akademia i to są Domžale i tam też najwięcej chłopaków idzie za granicą, to na przykład Šeško albo Mlakar, także no, idzie powoli do góry, ale to jeszcze nie jest poziom taki europejski. Jak dużą karierę wróżysz Benjaminowi Šeško? Jak długą karierę będzie miał? Jak dużą? No nie, ja mi się wydaje, bo to jest trochę inaczej. Jak go patrzysz po telewizji albo jak jesteś z nim na co dzień, to naprawdę widzisz, że to jest klasa, że ma coś więcej i mi się wydaje, że będzie zrobił jeszcze lepszy transfer do jeszcze lepszego klubu. W 2020 roku powiedziałeś nam, że w Ekstraklasie wśród lewych obrońców klasyfikacja wygląda tak. Jest Mladenowicz, Karbownik i jesteś ty. A jak to wygląda w 2024? Na którym miejscu byś się usytuował wśród lewych obrońców w Ekstraklasie? Albo kogo byś widział na tych pierwszych trzech miejscach? Teraz padłem trochę, bo miałem dużo problemów z kontuzjami. Okay. Nie wiem, no jest dużo. Z Pogoni jest dobry, ten Kutrys. Lech zawsze ma dobrych lewych obrońców. Ale to dzisiaj jest już trochę inaczej, to, bo dużo klubów gra piątką, wahadlo. No i tu jest trochę różnica, ja gra 4 albo gra 5, bo ja jestem tak klasyczny.
4-4-2 na przykład, bardziej z tyłu i potem robić 2-1 z skrzydłowym, tam się lepiej czuję, ale nie, no, dużo jest dobrych zawodników na lewej obronie albo na wahadle. Czy Jan Urban to jest najlepszy trener, którego miałeś w Górniku? Jeśli tak, to czy łapałeś się za głowę, gdy był żegnany rok temu? A jeśli nie, to czy łapałeś się za głowę teraz, bo wrócił? Tak i tak. Okay. Co go wyróżnia? No nie wiem, po prostu ten kontakt z zawodnikami, jak porozmawia z każdym, jaka relacja ma, to dla mnie jest bardzo ważne. Też zawodniki, którzy grają mniej albo nie grają, nie czuć, że są niezadowoleni, po prostu każdy się czuje ważny w klubie i to jest duży plus. A z drugiej strony też widać, że kiedyś był bardzo dobrym zawodnikiem, że ma ten feeling po prostu, kiedy może ktoś jest zmęczony albo potrzebuje więcej na regenerację i tak dalej, no to są takie bardzo ważne rzeczy po prostu, bo też wydaje mi się, że mamy dość taki nie stary, starszy skład, dużo starych zawodników, ponad 30 i to jest bardzo ważne, że trener czuje po prostu, kiedy ktoś może opuści jakiś trening albo potrenuje, nie wiem, trochę mniej. A jak Łukasz Podolski mówi, to wszyscy słuchają? No tak. A na czym jakbyś miał wytłumaczyć, na jakiejś na przykład konkretnej sytuacji albo zdarzeniu polega ten fenomen Podolskiego? Bo ja jak rozmawiam z piłkarzami Górnika Zabrze, to oni zawsze mówią, że no on wręcz podchodzi pod takiego dyrektora sportowego albo właściciela tego klubu, że bardzo dużo się angażuje też w takich kwestiach czysto organizacyjnych. Sporo rzeczy kupuje do szatni czy nie do szatni, pomaga młodym piłkarzom. To faktycznie na co dzień jest aż tak mocno widoczne? No ja powiem tak, jak Łukasz podpisał kontrakt, to pół rzeczy, które mamy teraz, nie wiem, w szatni albo w kuchni, albo w fizjorumie, albo w siłowni, to nie było. Znaczy, to jest praca Łukasza, to nam dał on ze swoim nazwiskiem, z relacjami, jakie ma po świecie, także naprawdę wydaje mi się, że Górnik w klubie, co jest, poszło wszystko 50% na góry i łatwiej się pracuje, lepsza jest komunikacja między nami na przykład, bo mamy Darta na przykład, albo taki iPad duży do grania gier, gdzie jesteśmy wszyscy razem i tam jest, żartujemy, gramy sobie w gry. I to jest bardzo ważne dla drużyny, żeby zrobić dobre relacje. A kebaba... bo wiemy, jak jest w Górniku, że jest zawsze dużo zmian i te nowi zawodnicy, którzy przychodzą, no, łatwiej się zaadaptują przez takie rzeczy. A kebab po meczach w szatni też ląduje czasami? Chyba, bo jeszcze nie było. Okej, to jeszcze się doczekacie. Ostatnie... Niemczech będzie mógł Erik spróbować na mistrzostwach? No tam byliśmy tam. Rok temu byłem ten na Gummersbach, te 4x4, jak graliśmy. Mhm. To wtedy po meczu nas Łukasz zaprosił do siebie. Zjadliwe czy tak średnio? Najlepsze, co zjadłem w życiu. To jest ten w Berlinie, co taka kolejka nie, długa, nie? Naprawdę nie, no klasa. Nie wiem, co jest inaczej, ale czuć się różnicę. Tak, okay. Ostatnie pytanie, Erik. Sytuacja w tabeli wygląda tak, że macie 29 punktów i jesteście za tą grupą takiej ścisłej czołówki, gdzie jest Raków, Pogoń, Legia, Lech, Śląsk i Jagiellonia. Czy Górnik Zabrze w tym sezonie jest raczej skazany na to, żeby właśnie finiszować mniej więcej w tym miejscu, w którym w poprzednim sezonie? Czy macie taką ambicję i o tym się w szatni gada, żeby coś więcej tutaj osiągnąć i się zakręcić na przykład w tej top 4? Na pewno, że tak. Teraz jeszcze bardziej po tym wygranym meczu w Gliwicach. My jesteśmy świadomi, że mamy dobry skład. Naprawdę mamy dobry skład. Chyba najlepszy przez te moje 5 lat. Dobrze funkcjonuje wszystko. Też sparingi dobrze wyglądali.
I termin na śledzie jest taki, że teraz gramy z Koroną u siebie i potem mamy te wszystkie mecze takie ciężkie z Jagiellonią, Śląskiem, z Legią mamy u siebie, także wszystko jest możliwe. Ja wierzę, że jesteśmy, że możemy to zrobić i tak jak mówię, jesteśmy ambitni i patrzymy przed siebie, nie za siebie. Bardzo było nam miło. Erik Janża był naszym gościem. Dziękujemy, Erik. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Erik Janża bardzo sympatycznie się zapytał. Tak, to taka reklama była. Zagłosuj na Małgorzatę Mańkę-Szuli, gdyż jak ta kandydatka wygra w wyborach, będziemy mieli w Zabrzu słońce do 22. Nawet w lutym. To jesteś ty wygłosiłeś tą reklamę. Jesteś wzięty na panią prezydent. Ja doszukałem się tylko reklamy kebaba w Berlinie. A stałem w tej kolejce. Ja też kiedyś. Nie do tego, tak? To nie, do w Berlinie jest taka długa kolejka, jest zawsze na 2 godziny stania. Mhm. I staliśmy godzinę z Maćkiem Złochem, bo byliśmy na festiwalu. I po godzinie się ktoś powiedział, a tu nie można płacić kartą. I poszliśmy sobie. Cywilizacja w Europie nie postępuje. No naprawdę w Niemczech jest bardzo słabo, jeśli chodzi o płatności kartą. Tak. A ja byłem w tym kebabie u Podolskiego w Kolonii, bo pisałem o tym reportaż. Potem w 3 nawet byłem, bo on ma tam 3. I w lodziarni jeszcze byłem też. A w Zabrzu nie ma? Widzę, że podjadłem. Nie, jeszcze nie ma. Ale nie, jak, wiesz co? Nigdy w życiu nie jadłem kebaba, ani razu. I do tego Podolskiego nie mogłem skosztować, więc on ma takich dwóch takich tureckich kolegów, braci Dagów albo Taków. To są bardzo tacy właśnie przy kości mężczyźni i oni mnie tam właśnie pouczali, w jaki sposób się powinno kebaba przyprawić i zjeść. Sympatyczni ludzie, widać, że Łukasz Podolski otacza się dobrymi ludźmi. Potrafi się to, żeby to naprawdę byli specjaliści od kebaba. Tak wyglądali, bo byli z Turcji. Z Stambułu, swoją drogą. Niewiele właśnie potrzeba, żeby u ciebie zbudzić autorytet. Tak, niewiele właśnie potrzeba. No, Górnik Zabrze, to jest na pewno temat, który musimy poruszyć czysto sportowo, bo jest przykładem klubu, który jest w pierwszej tej piątce klubów, które sprzedają za najwięcej pieniędzy. I nie inwestują tego w kolejne talenty. Nie inwestują, bo nie mogą inwestować, tak, bo nie mają środków finansowych, ale faktycznie Górnik potrafi sprzedawać piłkarzy. Czy Górnik Zabrze jest w dobrym miejscu według was, czy nie jest aktualnie? Organizacyjnie na pewno nie. Nie, ale no generalnie, jakbyś miał wziąć pod uwagę całość. To jest ciekawe, nie, że Górnik Zabrze też zmieniał tych dyrektorów sportowych jak rękawiczki, a i tak cały czas potrafił przeprowadzać te transfery wychodzące, więc jest to jakaś anomalia. No Górnik Zabrze to jeden z najbardziej trwoniących swój potencjał klubów, bo jest stadion, jest historia, jest rzesza kibiców, są dobrzy piłkarze, a to organizacyjnie wygląda dramatycznie. Nie, no umówmy się, że jeśli masz Łukasza Podolskiego i w okresie, w którym on jest w klubie, nie jesteś w stanie wypracować może nie spektakularnego sukcesu sportowego, ale po prostu wyników, które... Raz powalczysz o puchary, nie? No o to mi chodzi. No to coś poszło nie tak. Zdecydowanie, ale no i tak chwała dla Górnika, że on tych piłkarzy sprzedaje, no bo gdyby nie sprzedawał piłkarzy w takiej skali, a ta skala jest jak na ligowe warunki naprawdę w porządku i teraz też fajnie, że sprzedaje tego Jokotę, bo przynajmniej pewnie się, nie zapytaliśmy, ale pewnie się cieszył akurat z tego transferu Erik Janża, no bo piłkarze mają płynność dzięki temu. No dobrze, że sprzedaje, no bo gdyby nie sprzedawał, no to by się pogrążał w jeszcze większych długach, jeszcze bardziej pogłębiałby ten kryzys finansowy, a tak, no to przynajmniej masz czego żyć. Może być takim średniakiem ekstraklasy. I to rzeczywiście nie jest przypadek, no jest, bo praktycznie tak, co no sezon jakiś ciekawy piłkarz albo dwóch, trzech trafia do tego Górnika. Tak jak teraz jeszcze potencjalnie pod sprzedaż, czy to po tym sezonie, czy dalej, Enali, tak? Przecież teraz Kuzuki, który przyszedł z Schalke, pewnie byłby w zupełnie innym miejscu, gdyby nie kontuzja kolana w przeszłości. Dlatego o tym Górniku możemy wiele mówić. Tak, Kuba... Szkoda, że Kaprelik jest wypożyczony tylko. Tak, bo... Mój kolega, to mógł być kolejny, który jest bardzo dobrze obeznany w tych okolicach, bo stwierdził, napisał mi, że to będzie transfer okienka w Ekstraklasie, a później dopisał, a nie, to tylko wypożyczenie. Więc faktycznie coś mogło... To tak dobrze obeznany nie jest. Nie, no jest... Znaczy chodzi o to, że gdyby to był transfer definitywny, nie? To ale to też w ogóle okienka. Ciekawy case, że klub z Ligi Słowackiej, Żylina,
może mogła sama sprzedać tego piłkarza, ale jakby uznała, że wypożyczy go do Polski na rok, że tutaj przy Podolskim i w ofensywnie grającym Górniku on się wypromuje jeszcze bardziej się pokaże i dopiero wtedy go sprzeda. To ciekawe, bo jak Słowacy do nas trafiają, to zwykle są to Słowacy starzy. Tak, a może tutaj jest jakby kluczem to, co mówił ostatnio Takuto Oshima, że ta Liga Słowacka pod względem intensywności i czasu, jaki masz na boisku, jest dużo słabsza niż Polska, że w Polsce gra się szybciej, intensywniej i może po prostu czegoś takiego Kapralikowi potrzeba. Ale ciekawe jest jeszcze to w kontekście Górnika. Jak sobie robiłem zestawienie tych przychodów polskich klubów, no to oni mają porównywalne przychody z przychodami Arisu Limassol cypryjskiego, który właśnie regularnie wykupuje z naszej ligi co bardziej utalentowanych zawodników. No i ile znaczy też zarządzanie klubem, że taki Aris jest w stanie właśnie sięgać po jakieś młode talenty, a Górnik cały czas co sprzeda, no to szuka okazji za pół darmo albo za jakieś śmieszne pieniądze. To też jest oczywiście sztuka, żeby znaleźć Jokotę za 30 tysięcy i sprzedać go za grube pieniądze, no ale jednak im więcej masz pieniędzy, tym lepszy rynek, na którym się otaczasz. A co do tego wpływu Podolskiego, warto jeszcze dodać takie słówko o Kali Skanerze, który przyszedł do Jagiellonii, powiedział dla mediów klubowych, no, dał znać de facto, że ta jego obecność w Ekstraklasie ma znaczenie w kontekście Niemców, nawet z drugiej Bundesligi, którym w danym momencie coś się nie udało, mają mały zakręt i dla nich też ta obecność Podolskiego stała się, nie wiem jak to nazwać, no po prostu Ekstraklasa się dla nich ociepliła, że ten kierunek nie jest już tak obcy i prędzej im tutaj trafić, skoro widzą, że tak duży piłkarz z ich kraju tutaj gra. Tutaj akurat nie chodzi o bezpośrednio Górnika, ale to też na pewno dotyczy bezpośrednio Górnika. Mhm. To tak jeszcze do tego tematu właśnie, że obecność Podolskiego trzeba wykorzystywać na każdym froncie i Górnik jeszcze tego nie robi. Nie, no, a trochę robi, bo Ennali przyszedł być może dzięki tej... Tak. Chociażby, no, tak. Nie, no, generalnie piłkarze trafiają do Górnika dzięki Podolskiemu. No podejrzewam, że gdyby nie Podolski, to większość z nich by patrzyła też na inne kluby, no, już dokładnie. Abstrahując od tego, że Podolski wyłożył pieniądze na to, żeby Jokotę ściągnąć, tak fizycznie wyłożył pieniądze, nie, że pośredniczył, że nie, no słuchaj, tam przy zadzwoni będzie fajnie i tak tylko dalej. Jeszcze właśnie to jest fajne, że jeszcze w innych klubach ten wpływ Podolskiego działa. Ale to nawet ma to poza drugą stronę medalu. Pamiętam, jak Marco Terracino opowiadał mi, że w Niemczech się zmienił rynek w taki sposób, że jak piłkarz ma już 30 lat, to jest bardzo szybki zjazd, bo już go po prostu kluby nie chcą zatrudniać. I jak sobie zobaczymy na piłkarzy z drugiej Bundesligi, to często są to właśnie piłkarze już zbliżający się do 30. Sonny Kittel, no na przykład. No bo też jest znamienne to, że gość, który Clemens. Pół roku temu odchodził z drugiej Bundesligi do Rakowa, teraz nie znalazł klubu w drugiej Bundesligi, no tylko musiał wyjechać do Australii. No właśnie. Tak. No właśnie. A propos takich historii o ambasadorach, Erik Otieno też będzie z nim wywiad w tym tygodniu. Opowiadał mi o tym, że on w Szwecji stał się takim ambasadorem dla Kenijczyków, że po prostu w jakimś tam stopniu pośredniczył przy transferach, że ci Kenijczycy przyjeżdżali do Szwecji, bo on tam wyrobił im markę i gdzieś pomagał po prostu przy sprowadzaniu ich do Europy. Więc jak się ma takie atuty, to trzeba z nich korzystać. Wywołaliście Sonnego Kittela, czy takie przypadki jak Sonny Kittel, gdzie mamy ściągniętego zawodnika za grube jednak pieniądze, bo ta jego pensja była bardzo wysoka, nie będą odstraszać klubów ekstraklasy w tym temacie, który my poruszyliśmy, że może nie warto ryzykować, nawet ściągając spore nazwisko, bo ono się może nie sprawdzić, straci się na tym pieniądze, czas i pewnie troszeczkę na własnym, nie wiem, jakimś prestiżu, bo wszyscy się z Rakowa z tego Kittela śmiali? No moim zdaniem to była naiwność Rakowa. Skoro... Naiwność, ale się zapytał dobrze, tak? No, naiwność, skoro myśleli, że piłkarz o profilu, który do nich nie pasuje, uda im się go jednak wpasować do ich profilu. Ale Lopez też nie pasuje profilem. W wywiadzie Pawła z tą Kałą. Czy w momencie przeprowadzenia tego transferu byś tak powiedział? Znaczy, wtedy nie, tylko... Powiedziałbyś tak, gdyby wtedy wyłożono to w ten sposób. Bo teraz wszyscy mówią, znaczy teraz ludzie zakochują, bo on nie pasował do nas motorycznie, ale podjęliśmy ryzyko. A jakby wtedy ktoś powiedział, że słuchajcie, ściągamy tego piłkarza, on do nas nie pasuje motorycznie, więc prawdopodobnie się nie sprawdzi, ale podjęliśmy ryzyko, bo jest fajnym nazwiskiem. No to też inaczej oceniasz, nie? My nie mieliśmy wglądu w to, jak sztab czy scouting Rakowa ocenił jego dopasowanie do zespołu. No, po czasie faktycznie można się zastanawiać, czy to było mądre, skoro wydajesz duże pieniądze na gościa, który ma taką ewidentną lampkę, jeśli chodzi o
pożyteczny dla drużyny. To już było wiadomo od samego początku, że to jest zupełnie inny styl takiej dziesiątki w porównaniu do tego, co Raków ma już w składzie. Więc już wtedy można było taką lampkę alarmową zapalić. Taka dziesiątka od konkretów bardziej. Tylko, że za wiele ich nie dał. No tak. Ja nie pamiętam dziennikarza, który powiedział, że to jest zły ruch. No tak, bo nikt go prawie nie oglądał w tej drugiej Bundeslidze. A wszyscy mówią, że to dobry ruch, a nikt go nie oglądał. No ale jak gość ma takie liczby w drugiej Bundeslidze, kurczę. No tak, no to... zapowiadał się na transfer bez wad. Poza tym, że był niedopasowany do drużyny. Tak no jak Ivi Lopez, jest... tak jak ja powiedziałem, tak jak Ivi Lopez. No. Doktor Ian Graham z Liverpoolu mówił, że jest 7 przyczyn nieudanych transferów. I myślę, że niedopasowanie. Tak, tak. 7. Myślę, że niedopasowanie do drużyny jest takim bardzo, bardzo, bardzo wielkim wykrzyknikiem, który zwrócił uwagę w tym systemie i sprawił, żeby po prostu tego zawodnika by nie wzięli. Tylko pytanie, co można rozumieć przez określenie niedopasowanie i czy to jest już efekt ostateczny, kiedy oceniamy już cały transfer, czy przed transferem, jeśli mówimy o profilu? Bo pamiętam na przykład Makane Baku, który był piłkarzem zupełnie innym niż cała reszta drużyny Warty Poznań, a był największą gwiazdą tej Warty Poznań. Też, też był niedopasowany, tak? Ale pasował do drużyny. Taki rodzynek. Czy nie pasował? No nie wiem. No nie pasował do tej drużyny, bo dlaczego nie pasował? No, był obcym elektronem w tym systemie. Ani nie musiał biegać do pressingu. Ale pasował ale styl gry Warty. No pasował jako piłkarz, który jest, nie wiem, wyróżniającym się zawodnikiem i mogącym sobie pozwolić na więcej do gry niż inni. Nie, no właśnie, styl gry Warty premiował jego mocną stronę, czyli? Szybkość, dynamikę, grę z kontry. No dobra, a była mocna strona Sonego Kittela, strzał z dystansu. Czy Raków Częstochowa nie doprowadza do sytuacji, kiedy piłkarze ich ofensywnie mogą uderzyć? To jest taki piłkarz, który gra przy ograniczonej liczbie kontaktu, wiesz, przyjął, oddał. Tu chodzi o piłkarz, który nie zdobywa przestrzeni z piłką. Raków ma prostą filozofię, jeśli chodzi o dziesiątki. Ta dziesiątka musi być bardzo dobra motorycznie, czyli on mobilna. Musi bardzo dużo biegać i uczestniczyć w pressingu. Ile biega Bartosz Nowak, bo nie wierzę, że biega bardzo dużo. A jednak radzi sobie fenomenalnie. Na tym poziomie w Europie. No wiadomo, ale był najlepszym strzelcem Rakowa Częstochowa. Znam ludzi, którzy Bartosza Nowaka z Rakowa Częstochowa by wykopali z miejsca. Pan dyrektor sportowy, tak? Chciałby go wykopać? Nie. Nie potwierdzasz? No okej. Okay. Chodzi o ludzi z przeszłości. A, przeszłość. Natomiast, wracając do tego, no, jeśli wymagasz od zawodnika, żeby grał na bardzo wysokiej intensywności i ściągasz zawodnika, który nie gra na wysokiej intensywności, no to jest to takie bardzo, bardzo duże odepchnięcie tych dwóch. Zamiast się przyciągać, to się odpychacie. No bo no, nie będzie po prostu realizował twojego planu, ty będziesz z niego niezadowolony i z drugiej strony kolejna rzecz, Kittel i jego trudny charakter, więc skoro ty nie jesteś zadowolony z tego, że on nie spełnia twoich oczekiwań, no to jego trudny charakter jest niezadowolony z tego, że ty jesteś niezadowolony i nie grasz i to się wszystko po prostu kłębi w to, co oglądaliśmy w Rakowie. Mhm. Chcesz coś skomentować tą myśl, tą dyskusję? No, ja tylko mogę dodać, że jeśli ściągasz tego typu piłkarza, to nie możesz go ściągnąć na ławkę rezerwowych, bo prędzej czy później po prostu ci to wybuchnie. No, to jest truizm, to nie jest nic odkrywczego, ale Raków powinien był się z tym liczyć w letnim okienku transferowym i chyba trochę się przeliczył. Ja uważam, że to było ryzyko, które warto było podjąć i zachęcam, żeby polskie kluby nie zrażały się tym fiaskiem transferowym i żeby dalej próbowały w tego typu piłkarzy celować. A to na pewno. Bo taki Kittel to potencjalnie gwiazda ligi i jakby teraz ktoś mi powiedział, że z HSV czołowego piłkarza wyciąga Raków znowu to i zapomniał o tej historii, to bym to powiedział super. Idąc za tym, tak, słowo końcowe wasze, poproszę was o zdanie, czy polskie kluby powinny patrzeć w stronę na przykład Dinama Zagrzeb, który sprzedaje i dążyć na to, żeby sprzedawać nawet na mniejszą skalę albo proporcjonalną, ale sprzedawać piłkarzy za granicę, czy bardziej pójść w tą stronę, żeby sobie sprowadzać takich Sonych Kittelów, których już potem mogą stanowić wartość. Wiesz, jaki procent przychodów Dinama Zagrzeb przeznacza na transfery? 25%. Tak. 24. A z głowy mówiłem. Nie z głowy, tylko strzeliłem. Ale... Spojrzałeś mu notatki. A Legia Warszawa? Wadę wzroku, tak jak Kamil, 2. Legia Warszawa 10,6. Lech Poznań 7,8. No właśnie, to jest kompromitujące, to prawda. No więc jakby
powinniśmy dążyć w stronę Dynama Zagrzeb i w zakresie sprzedaży, i w zakresie wydatków tak. na transfery. Ja się zgadzam z tym, że powinniśmy brać piłkarzy takich jak Kittel, jeśli chodzi o rangę nazwiska, tylko po prostu zadbajmy o to, żeby ten gość nie okazał się później niedopasowany w kluczowym dla ciebie elemencie, bo to się mija z celem i później takie kluby powiedzą, nie, no to faktycznie nie warto wydawać tych pieniędzy, jak my bierzemy gościa i on się nie odnajduje. Ale z drugiej strony... Możemy mówić, że kluby oszczędzają na tym segmencie tej reinwestycji, ale z drugiej myślę, że część dałoby się w jakiś sposób obronić, chociaż nie zawsze, skoro część tych inwestycji idzie chociażby w rozwój infrastruktury. No bo tak. musimy pamiętać, że dalej jesteśmy, nie chcę powiedzieć, 100 lat za murzynami, brzydko, ale musimy dalej gonić Europę i te... W kwestii infrastrukturalnej mam wrażenie, że... A to bardzo dobry temat. Chodzi o nie chodzi mi o stadiony, tylko o bazy, liczbę boisk, ten poziom zaawansowania. Spokojnie, rząd polski o to zadba. Nawet takim górniku Erik Janża mówi, że przychodzi Podolski i zwiększa standardy. No tak, jeden piłkarz prawda. Z innym zupełnie mentalnym widzi, że czegoś brakuje i przynosi ten standard europejski do, powiedzmy, średniaka w polskiej lidze, jakim teraz jest Górnik. A tak? to bardzo dobry punkt, bo myśmy przespali pewne lata i teraz fajnie, że Bodo wydaje taki procent, że Dynamo taki procent, ale no tak, no. oni wcześniej zainwestowali Dynamo na pewno. I teraz zbieramy z tego owoce, a my się, jesteśmy na tym tak, etapie jeszcze jako liga, jako kluby, gdzie musimy dużo inwestycje popełnić. CPK! Bodo nie zainwestowało akurat. Wszystko się zgadza. Ale no to Kuba, jeszcze chcesz słowo końcowe? Ja bym chciał, żeby polskie kluby robiły więcej takich transferów, które wydają się pewne, ale trzeba ciut więcej zainwestować, bo łatwo liczyć, że taki trafi się taki okota, że wydasz 30 tysięcy, a w zasadzie nie ty, tylko twój piłkarz, i że go sprzedasz z zyskiem bardzo dużym. Ale to jest zawsze jakiś element szczęścia, element jakieś dużo okoliczności się na to musi złożyć. Ale są takie transfery jak właśnie ten Bartosz Sliż, gdzie wykładasz te prawie 2 miliony i wiesz, że prawie na pewno za te 3 lata osiągniesz zysk, a przy okazji da ci coś sportowo. I takie transfery chciałbym, żeby polskie kluby przeprowadzały. Jednym zdaniem zakończę, no bo generalnie o to się rozchodzi. Bardzo fajne transfery to jest Mucci, który kupiony za 500 tysięcy euro z Albanii, ale kupując piłkarzy za 3 miliony euro na przykład, też wchodzisz na kompletnie inny rynek, na którym po prostu krążą inne nazwiska i inne kwoty. I bardzo łatwo jest później też sprzedać tego piłkarza też za większe pieniądze. Więc to prawda, to tyle w segmencie ekstra. A moje ostatnie zdanie? Ale ty już powiedziałeś o inwestowaniu. To bardzo ciekawe, coś tam. Ale Paweł. Nie, to było awansem. No chciałem powiedzieć coś tak. Ale tak w swoim stylu, tak dwa zdania nie bardziej niż... Nie chcę powiedzieć, jak powinny polskie kluby robić. Dobra, proszę bardzo. Paweł Parszul. Ja chcę wiedzieć. Mam końcowo. Tanio kupić, drogo sprzedać. No tak właśnie myślałem, że Paweł powie. Dobra, to był koniec segmentu o Ekstraklasie. Mamy jeszcze segment o pierwszej lidze. Za tydzień bardzo ciekawy program. Zapraszamy was o 17:00. Trener Mariusz Wrumak, który jest szkoleniowiec Lecha Poznań już po dwóch meczach, będzie naszym gościem. A będzie to fizycznie? Nie będzie fizycznie. Będzie z nami na Skype'ie, ale pewnie go przetrzymamy trochę dłużej, bo to jest ciekawy rozmówca. Pewnie jedyny w tym segmencie, więc serdecznie zapraszamy o 17:00 za tydzień, ale... Teraz żegnają się z państwem Jakub Białek. Dzięki. I Paweł Paczul. Dziękuję. Paweł, weź krzesło swoje. Nie. Wynieś krzesło. Nie. A przychodzi Szymon Piórek i zaczynamy pierwszą ligę po krótkiej przerwie. Mówiłeś właśnie też o MLS. Tak jestem ciekaw, jakby na przykład, no przeżyłeś tam trochę, jakby się zadzwonił jakikolwiek kolega, nie wiem, Filip Markwiński, by cię pytał, słuchaj, jest naprawdę konkretna kasa, podpisują mnie na gwiazdorski kontrakt, iść czy nie iść, jakie plusy, jakie minusy, bo na pewno było fajnie pod wieloma względami, ale później też sporo piłkarzy miało jakieś różne zamieszanie. No dokładnie. Odejść, trochę czuło się zapomnianym. Jeśli by zadzwonił do mnie Marchewa w tej sytuacji, w której jestem, powiedział mu, że nie. Bo uważam, że stać go teraz na coś lepszego w danym momencie, w tej formie, w której był przez część sezonu w Lechu. Oczywiście musi teraz jakby udowodnić też w drugiej części, to bym powiedział mu, że nie. Ale uważam, że jakby po moim czasie w derby, którym trochę było takim nieszczęśliwym kierunkiem, to uważam, że to była fajna opcja, bo ta liga też jest taka w jedną i w drugą stronę. Dużo tych faz przejściowych, dla skrzydłowych. Co prawda szedłem tam z kontuzją i ten pierwszy sezon był dość ciężki i nie poszedł tak, jak chciałem, ale z drugiego naprawdę byłem, mimo tego, że była ta kontuzja, to byłem zadowolony i pod kątem gry i pod kątem liczby, no bo jakby skończyłem po Karolu z drugimi liczbami w zespole.
Więc myślę, że dużo się tam nauczyłem i też ta liga jest mocno fizyczna, wiesz, jednak Amerykanie stawiają sobie dość mocno za punkt honoru to przygotowanie fizyczne i tam szybkość, siłę, więc jakby tam byli zawodnicy, którzy naprawdę mieli takie warunki, jeśli chodzi o te dwie rzeczy, niesamowite, więc dużo można było się nauczyć. Pierwsza liga, wracamy do was po krótkiej przerwie. Dominik Piechota z Kamilem Jóźwiakiem chodzili po Granadzie w Hiszpanii, a my jesteśmy w tematach pierwszej ligi. No i panowie, kto jest faworytem, żeby awansować do Ekstraklasy? Dwa kluby. Myślałem, Szymon Piurek jest oczywiście naszym gościem. Cześć, witajcie. Myślałem, że zapytasz o to, czy które miasto pierwszoligowe ma tak ładne uliczki jak Granada. No chyba niewiele. A, że ma. Głogów. Na pewno nie Legnica. Na pewno nie Legnica, ale spałem kiedyś w Legnicy. Nie to robisz? Spałem w Legnicy. Czy przypadkiem nie Ciecza to nie jest Wenecja Północy? Nie Ciecza? No jest. A czemu spałeś w Legnicy? Kurczę, nie pamiętam. Nie, no, był mecz ten pierwszy po koronawirusie. Tam z tym Legia grała chyba z Miedzią. A, puchar? W pucharze, tak. Okej, dobra. Tak, kto awansuje? Bielsko-Białe ładne kamienice. Tak. Bielsko-Białe. Ale oni spadają. Bardzo ładnie. Oni akurat spadają, właśnie, dokładnie. Płock też ładny ma ten. Ma Płock ładne rejony. No, więc awansuje Lechia Gdańsk i Wisła Kraków. Moim zdaniem Arka Gdynia. I też bym dał Lechię. Okej. Okay. Ja dam Arkę Gdynia. Ale drugiego zespołu nie wskażę. No musisz. No. Muszę? Mhm. Chciałbym powiedzieć Wisła, bo chciałbym uwierzyć, że ten projekt wypali. Natomiast czy jestem tak stuprocentowo przekonany, że na pewno wypali, to nie, bo no bo to jest ruch obarczony pewnym ryzykiem, ale no, chciałbym, żeby mi się powiodło, bo okay. Jakby inwestycja tak dużych pieniędzy w zespół po prostu w którymś momencie musi się zwrócić i być może to już jest ten moment, że to się wie się zwróci. Ja nie wiem, czy powiedziałem Lechia, bo chciałem powiedzieć Arka, powiedziałem nie, Lechia. No właśnie, już, naprawdę, pobite gary. Ale, chciałem powiedzieć było, Arka, bo to na początek sezonu mówiłem chyba, że Arka awansuje. Tak, to już teraz jesteś niekonsekwentny, ale prawda jest taka, że Gdynia jest najładniejsza z tych miast wszystkich. Gdańsk też jest ładny. Gdańsk jest ładny, ale Gdynia jest bardzo ładnym, nowym miastem. Zresztą Gdańsk, tak. Gdynia. Tak. Znaczy, znam ją tylko z kawałków Belmondo, więc nie wiem, czy jest. No nie, dobra. Panowie, w takim razie merytorycznie. Wspominaliście Arkę, wspominaliście Lechię, Gdańsk. Jak te kluby spędziły zimę? Czy się wzmocniły? Czy się osłabiły? Jak te perspektywy tych dwóch klubów? No bo wydaje się, że na przykład Lechia Gdańsk się ogarnia też strukturalnie, zatrudniła rzecznika prasowego, dyrektora marketingu z Rakowa Częstochowa. To akurat niewiele znaczy dla tego klubu. Znaczy dużo, rzecznik. Tak, ale po takich wtopach z przeszłości różnych, właśnie bywali, medialnych, przyda się ktoś taki. Znaczy, no fajnie, że akurat Michał robił dobrą robotę w Częstochowie, więc uważam, że może to ogarnąć, bo jakby Raków stał się kuźnią w ogóle rzeczników prasowych, dyrektorów marketingu, bo do Korony Kielce przecież też wypromowała dyrektora marketingu, a w zasadzie dyrektorkę. Ale no, w Lechii był taki moment, że rzecznicy po prostu pojawiali się i znikali troszeczkę. Nie kontynuując wątku, którego w poprzednim końcówce programu rozpoczął Kamil. W okienku transferowym Lechia Gdańsk była dosyć bierna. Tak, tam się bardzo długo kotłowały transfery, też temat sprowadzenia napastnika, też z Szachtara Donieck. Ciągnął się i ciągnął. Ja rozmawiałem z Szymonem Grabowskim akurat na sparingu Szachtara Donieck i tego piłkarza na boisku nie było. Nie grał. Natomiast trener mówił, że no może się to wydarzy, ale wszystko się przeciąga i od tamtej pory minęły chyba już ze 2 tygodnie i nadal się to przeciąga, więc jak widać tempo działania nie jest imponujące. Na pewno nie jest tak imponujące jak latem, kiedy te transfery wpadały hurtowo już w pewnym momencie. Natomiast tak patrząc szczerze z mojej perspektywy, to Lechia ma i tak bardzo mocną kadrę i tam nie potrzebna jakaś taka wielka ingerencja. Myślę, że podobne podejście co Wisła Kraków, bo i podobna sytuacja kadrowa dla mnie, że obydwa zespoły na tyle mocne kadrowo, że tam nie potrzeba było takich wielkich zakupów zimowych. Tak, ja przede wszystkim
nie potrzebowała dużo wzmocnień, bo ona zrobiła dużo wzmocnień latem i po prostu trzeba to teraz uporządkować, tak, ustalić hierarchię, tak żeby każdy wiedział, na czym stoi, bo Szymon Grabowski długo pracował nad tym, żeby złapać odpowiedni rytm, żeby ten zespół się zjednał, bo zaliczył długą serię meczów bez porażki. No natomiast trzeba wypracować coś stabilniejszego i chyba nad tym w Gdańsku pracowano. Natomiast Arka, no, trzeba pochwalić za to, że się po prostu nie osłabiła, bo zachowała wszystkich najważniejszych piłkarzy pomimo dużego zainteresowania, pomimo tych zamieszań wokoło klubu z niedoszłym przejęciem czy też sprzedażą klubu, więc Arka po prostu utrzymała status quo i status quo ten powinien jej zapewnić awans. Lechi czy Arce? Arce. A CDB też jest takim dość interesującym nabytkiem z tych najświeższych ruchów. Jeśli chodzi o Lechię, najbardziej mnie zastanawia, jak tam drużyna zniosła to przedłużone zgrupowanie, bo to były bodajże 3 tygodnie w Turcji zamiast 2, dlatego że w Gdańsku nie za bardzo było jak i gdzie trenować. Więc no zawsze się zastanawiam, jak to działa na taką jedność w szatni, bo jak za długo trochę przebywasz w jednym gronie, no to troszkę możesz mieć siebie dość, a tu za chwilkę trzeba przebywać ze sobą jeszcze 6 miesięcy, więc no ciekawy temat, bo to jeden klub z pierwszej ligi, który aż tak długie zgrupowanie sobie zafundował. No też przed sezonem nie wiem, czy wskazywaliśmy Lechię jako takiego jednego z głównych kandydatów w ogóle do powrotu do Ekstraklasy. Ja na pewno nie, bo przed sezonem Lechia nie miała piłkarzy. 11 piłkarzy, żeby zagrać sparing. No, tak. Więc teraz to, co się dzieje w Lechii i to, jakie miejsce zajmuje w tabeli, jaką ma pozycję startową przed wiosną, to jest duży plus. I nie, tak jak tutaj powiedzieliście, Lechia raczej nie musiała robić jakichś wielkich wzmocnień, tak jak robił Motor czy Wisła Płock. No tutaj nie było takiej potrzeby. No właśnie, najciekawsze okienko transferowe to Motor Lublin właśnie? Moim zdaniem choć tak. Z drugiej strony, jak usłyszałem, czy zobaczyłem, nie wiem, czy oni już go ogłosili, że tego Samuela Mraza ściągają, który legendę skądinąd Zagłębia Lublin, to pomyślałem sobie, kurczę, ktoś... Wysokie oczekiwania ma wobec zawodnika, który na polskich boiskach był jednym z najgorszych napastników ostatniego dwudziestolecia, stulecia. Nie no, ale był. No, sam Mraz był katastrofalny. I był wtedy, tworzył duet napastników w pewnym momencie chyba z Rokiem Sirkiem. Tak, o, to był... Sirk był w ogóle piłkarzem, z którego miał ściągnięty z Transfermarktu, także... Tak, ale ciekawostka. Ten Samuel Mraz dobre statystyki kręcił poza Polską, więc grał w reprezentacji Słowacji, chyba nawet pojechał z nią właśnie na Euro 2020. Empoli chyba za niego dał 1,5 miliona. Chcę odnaleźć to, co ktoś mówił kiedyś na Weszło o tym, dlaczego, jakie atuty ma Samuel Mraz i dlaczego nie pasował do Zagłębia Lubin, a jednocześnie nie jest aż tak dobrym napastnikiem. No, będzie ciężko to odnaleźć, pojechał na Euro 2020, gdzie Słowacja pokonała Polskę, więc nie jest fatalnym piłkarzem, ale pytałem o Motor Lublin. Najciekawsze okienko transferowe niewątpliwie i budując takie pozytywny hype wokół tego klubu, bo jeśli oni by zrobili 2 awanse w ciągu 2 lat, no to byłby to bardzo duży sukces Motoru i chyba mają na to szansę. Ja generalnie doceniam taki hype, który powstaje na Motor w Lublinie, bo też chodzi o wzrost frekwencji. On nie jest... Znaczy w pierwszych kolejkach wyglądało to efektowniej niż na koniec, kiedy ten entuzjazm trochę opadł, ale byłem pod dużym wrażeniem, że Motor piłkarski nawiązywał do frekwencji Motoru żużlowego, bo to też nie jest oczywiste, kiedy ten żużlowy grał Mistrzostwo Polskie, a ten piłkarski wydostał się dopiero na drugi poziom rozgrywkowy, czyli jest gdzieś powiedzmy w tym gronie drużyn 18-36 w skali kraju, więc to jest jedno. A jeśli chodzi o okienko, z jednej strony można powiedzieć, że jakiś lekki niedosyt może być, bo zapowiedzi były jeszcze bardziej mocarstwowe, gdzieś przewijały się takie nazwiska jak chociażby Adam Radwański i generalnie dużo nazwisk wokół Motoru krążyło, ale koniec końców i tak bardzo wiele ciekawych rzeczy się działo w Lublinie i te transfery są ewidentnym takim zamachem na Ekstraklasę, bo są przede wszystkim jest wzmocnienie tych najbardziej newralgicznych pozycji, czyli gdzieś boków obrony, gdzie brakowało... Środka nawet obrony bym powiedział bardziej. W środku też obrony, gdzieś brakowało rotacji po prostu w defensywie i tu Motor fajnie się na to zabezpieczył. Szkoda chyba dla Rakowa, wydaje mi się, że nie udało się ściągnąć tego Kuby Jędrasika, który był dość blisko, a już pokazuje w sparingach w Brookbecie, że na tym poziom pierwszej ligi może być sporym wzmocnieniem dla Słoniów.
No, jeszcze przed tym okienkiem, na pewno przed tym sezonem, ja bym się zdziwił, że taki piłkarz jak nawet Paweł Stolarski czy Kamil Kruk schodzą do tej pierwszej ligi, do Beniaminka pierwszej ligi. Ale trzeba powiedzieć, że wraz, bo Szymon wspomniał o frekwencji na motorze, ale wraz z prowadzeniem Kamila Kruka, to jeszcze dochodzi taki mały fanklub tam na stadionie. Nie wiem, czy pamiętacie ten. A nie pamiętacie, był taki słynny filmik na stadionie Warty Poznań, jak fanklub Kamila Kruka w postaci sześciora jego jakichś tam kuzynów czy kuzynostwa przekrzykiwał się z kibicami Warty Poznań w dosyć wulgarny sposób. No to tam oni na stadionie motoru się jak znalazł znajdą. Tak, frekwencja jeszcze skoczy. Ciekawe, czy będzie fanklub Ndiaye też na stadionie motoru, czy tak. On jest strasznie hypowany tam. Czy mimo, że ktoś go widział w akcji, w ogóle przecież to jest facet, który nie grał od wielu miesięcy chyba w piłkę, tak? No to jest typowy kasus piłkarzy z Afryki, których bardzo często ciężko jest wyrwać z tego ich rodzimego klubu, czy kontynentu nawet, bym powiedział, bo oni są uwiązani jakimiś dziwnymi umowami, czy dziwnymi niekoniecznie pisanymi transakcjami. Wiemy, że klub Ndiaye w trakcie okienka sugerował, że motor im ukradł piłkarza. To znaczy, że piłkarz nielegalnie do klubu przyjechał do Polski i w ogóle nie powinien podpisywać kontraktu z motorem. To jest śmieszne, ale też znam taki przykład Dawida Fofany, który trafił do Molde właśnie, do najbliższego rywala Legii i on faktycznie został jakby ukradziony. Jakby powstała cała saga artykułów o tym, że nie było, że Molde podpisało go bezprawnie, a on go później sprzedaje do Chelsea kilkanaście milionów euro, więc generalnie takie historie tam się zdarzają. No to jest rynek dziki i szalony. Tak? Czy Ndiaye był na testach w Górniku Łęczna i tam Mamrot mówił, że tak był. I Mamrot mówił, że bardzo dobrze wyglądał w tych testach i był zszokowany, że w klubie ktoś się nie zdecydował, żeby podpisać z nim umowę, bo po prostu powiedzieli, że nie mają na niego, nie wiem, czy środków, czy miejsca w składzie, bo Mamrot twierdził, że to będzie kozak nawet na pierwszy. No podobno motor wydał ponad 500 000 złotych. Ciekawe, czy to rzeczywiście, jak ta kwota wyglądała. Czyli nie ukradł chociaż. Pieniądze niby przelał, tak? Nie, ale Afryki, więc na poważnie w Górniku też mają historię podobnego zawodnika, bo tam jest Sulejmane Cissé, który był w reprezentacji młodzieżowej Senegalu i który zagrał z tą reprezentacją na młodzieżowych mistrzostwach świata. Więc też był oceniany, widziałem nagłówki, jako następca Koulibaly'ego. Trochę poszło nie tak, że wyglądało w Łęcznej, natomiast widzę, że gdzieś ten szlak jest podobny. Żeby nie było jak z tym w przypadku Górnika Łęczna i Ndiaye'a kiedyś z Essienem w Zagłębiu Lubin, który tam przyjechał i ostatecznie nie wzięli. No. Ja bardzo liczę, że zobaczę go w akcji w Radomiu na sparingu motoru z Radomiakiem, ale zagrał w tym drugim meczu, więc nie widziałem go na żywo. Natomiast mega fajny ruch, duży potencjał. Nie dziwię się, że jest tak hypowany, bo po prostu tacy piłkarze bardzo rzadko do pierwszej ligi trafiają. Ale połowa ligi za to chciała Szumę Nagamatsu z Znicza Pruszków, ale zostaje w Zniczu i pytanie właśnie, co się stało. No Szymon, ty o tych wielu zainteresowaniach pisałeś, więc pewnie znasz kulisy, dlaczego został w ogóle w Zniczu. Otóż Znicz go nie puścił. A po prostu nie. Tak, masz rację, że połowa ligi go chciała, natomiast sprawa była prosta. Tam Znicz otrzymał chyba, nie wiem, powiedzmy ze dwie, trzy oferty, czy zapytania, takie już konkretne, ale nie zdecydował się na ten ruch. Stwierdził, że lepszym biznesem dla nich będzie utrzymanie zawodnika. Fakt, że ma bardzo krótki kontrakt, bo on latem już ten kontrakt mu wygasa, więc Znicz pewnie na nim nie zarobi, natomiast też się nie dziwię, bo kluczowa postać, głupio byłoby go stracić. Oni potrzebują właśnie piłkarzy, którzy strzelają więcej bramek, a nie właśnie oddać piłkarza, który strzela obecnie najwięcej. No to byłoby. Przecież wrócił Radosław Majewski, więc to problem. Tak. Także z perspektywy klubu na pewno ruch rozsądny jednak. No. Mogli się
płasić o ten jednorazowy zastrzyk gotówki, ale za duże ryzyko. Pieniądze, nie? To no to też prawda. O to chodzi, że lepiej zostać w tej pierwszej, albo spróbować utrzymać się. Że często jest dużo informacji o zainteresowaniu medialnym, a tak naprawdę, kiedy przychodzi do złożenia tej konkretnej oferty, to nie ma nic konkretnego takiego, co by satysfakcjonowało i zawodnika, i klub. Tam pieniądze były, tylko po prostu nie mogli wymagać wiele też, no bo jak za pół roku zawodnik będzie wolny, no to po prostu nikt też za niego nie wyłoży żadnych większych pieniędzy. To jest zrozumiałe też z punktu widzenia kupującego potencjalnego. Mhm. Widzieliśmy się tej zimy z paroma ważnymi ludźmi w Wiśle Kraków, o których nie wspomnieliście chyba w tych swoich przewidywaniach, jeśli chodzi o awans, tak? I no, Szamon, ty się widziałeś z trenerem Rudę, Kamil się widział z Alanem Urygą, liderem tej drużyny, ja się widziałem z Mariuszem Jopem. No, Wisła Kraków też buduje taki hype jak Motor Lublin na ten awans. Nie ma co ukrywać. No, ten awans to jest dla nich must have, a jeszcze powiedziałbym więcej, że prezes Królewski podkreśla, chyba żeby też wzbudzać ten entuzjazm w kibicach, że no, też walczą o Puchar Polski. Więc dwa fronty. Żeby to nie zgubiło Wisły. No, jest hype. No. Nie możesz nie oczekiwać od Wisły Kraków, że nie będzie walczyła o awans. No, to jakby to się stawiało jakby od samego początku tego sezonu jako pewnik, że Wisła musi się bić o awans. Nawet to nie było potencjalnie do dyskusji, tylko po prostu Wisła musiała to robić. I no, presja jest po prostu klubu i kibiców jest za duża na to, żeby tego awansu nie było. Dlatego też duża odpowiedzialność spada na nowego trenera. Nie wiem, czy to budowanie całej tej narracji, że trener wzięty z algorytmu i trener, który sobie na pewno poradzi, bo jest doskonałym teoretykiem i wszystkie algorytmy wskazują na to, że no po prostu to wypali, czy mu pomaga, czy nie. Nie wiem, czasem jest po prostu tak, że ludzie, którzy są pewnymi swego rodzaju jakimiś inicjatorami lub innowatorami i po prostu giną od kul w plecy. I żeby to się nie skończyło tak jak ze szwedzkim skoczkiem, który wynalazł styl V, bo teraz Szwecji w skokach nie ma. Ale no, Wisła po prostu miała pomysł na to, żeby zatrudnić swojego szkoleniowca, wykonała go. Teraz jest piłka totalnie po jego stronie i no i cel jest tylko jeden, awans. Jeżeli go nie zrealizuje, no to będzie ogromny zawód. Ciekawe, kto jest lepszym trenerem, albo kto jest lepszym teoretykiem trenowania, czy Albert Rudę, czy Adrian Gula? Myślę, że Adrian Gula trenerem jest lepszym, teoretykiem być może Albert Rudę. Myślę, że jednak kariera Adriana Guli całościowo pokazuje, że to jest całkiem niezły fachowiec i na przykład w takich warunkach, jakich teraz jest Wisła, to znaczy kiedy Wisła powinna grać dominującą piłkę w lidze, to myślę, że by się lepiej sprawdził niż wtedy, ale ciekawą rzecz powiedział mi Albert Rudę odnośnie tego, czy w pół roku da się nauczyć drużyny swojego stylu gry, bo jakby o to go też pytałem i przyznawał, że no tak do końca to nie, że on wie, że to półrocze jest bardzo ważne dla Wisły i że on chce odcisnąć swoje piętno, ale zdaje sobie sprawę, że to jest zbyt krótki okres, żeby wywrzeć na drużynie aż tak duże wrażenie, że ona się po prostu tym zarazi i zacznie grać taką modelową piłkę Alberta Rudę, więc będziemy mieli do czynienia z taką lekką hybrydą pewnie, będzie to sytuacja ciekawa, no ale Wisła postąpiła o tyle mądrze, że faktycznie wiedząc, że nie ma wielkiego pola manewru też finansowo, jeśli chodzi o transfery, dopasowała trenera do kadry, którą ma, bo i podkreśla to Albert Rudę i wiem to z wewnątrz klubu, że po prostu kadra, którą mają, jest idealnie skrojona pod Alberta Rudę. Tam nie ma miejsca na wymówkę, że nie mam piłkarzy do swojego grania. To jest to, co mają grać ci zawodnicy, pokrywa się z tym, co chce grać trener, więc pod tym względem komfort. Ciekawe, czy Rafał Gikiewicz był jego pomysłem, bo jeszcze wczoraj był temat Rafała Gikiewicza w Wiśle Kraków. Jak go o to zapytałem, to czy idzie do Wisły Kraków, to odpisał, zobaczymy. A dzisiaj zobaczyliśmy go na testach w Widzewie.
Także się zastanawiam, jaki już algorytm... Z tymi podłączoną aparaturą ci napisał, zobaczymy, jak to zdjęcie. Ja widziałem nie, tak. Nie zaprzeczył, więc pewnie no temat tak, był. Tak, wiadomo. Jak patrzę na te doniesienia Gazety Krakowskiej, to tak mi się to pokrywa, bo oni typowali do Wisły Kacpra Bieszczada i Rafała Gikiewicza, a także, jeśli chodzi o trenerów, Marka Papszuna i Kazimierza Moskala. Więc tak mi to trochę wygląda, że oni zawsze dorzucają tego jednego, którego i tak nikt nie uwierzy. Jeszcze muszę powiedzieć, Szymon Piórek, tutaj Antoni Macierewicz znowu się nam odpala i pisze, że styl V wynalazł Edwards, Anglik jednak. Widzisz? Jest, bo ty powiedziałeś o jakimś stylu V. Ja w ogóle nie chciałem w to wnikać, wiesz, bo ja... Szwedzki skoczek mogę... Edwards, Anglik? Chyba nie. Znaczy, chyba nie. No to... muszę wrócić z informacją do swojego kolegi. Może są różne style V. Dobra, czyli ktoś coś zmyślił, ale nie, tutaj ale jest... Nie wiemy kto. Diament pisze, że nie, bo Szwed Jan Boklow. No właśnie o niego mi chodziło. Jest dyskusja. Czyli jest dyskusja, możecie dyskutować dalej. No, a my wracamy do tego tematu, bo jeszcze jest Wisła Kraków. Ale jeszcze Kraków. Z tą Wisłą Kraków to... No bramkarza potrzebują. To przydałby się na pewno bramkarz. No w obliczu kontuzji to wręcz wypadałoby. Po wypożyczeniu teraz Biegańskiego tym bardziej. A co do tych szans na awans, to Alan Uryga powiedział dla nas na Weszło, że no, dlaczego miałoby się udać teraz, skoro nie udało się w zeszłym sezonie, kiedy Wisła miała no, indywidualnie, jakościowo najlepszy skład w pierwszej lidze. No to powiedział, że powinno zaprocentować doświadczenie, tak? Że w tych stykowych momentach to zadecyduje. Plus powiedział też, że tym razem, w tym sezonie, kadra jest szersza i to nie jest tak, że już tylko 12-13 zawodników jest super, a potem a dalej jest problem, tylko że teraz może nie ma takich kilku piłkarzy, na których wszystko się skupia, te 90%, tylko teraz ta jakość, to ta odpowiedzialność jest rozłożona na zdecydowanie większą liczbę zawodników i to powinno być też siłą Wisły na wiosnę. Zastanawiam się jeszcze, ile do tej jakości dorzuci Davy Bregu, który w Albanii błyszczał, był nawet królem strzelców tamtejszych rozgrywek, mimo że jest ofensywnym pomocnikiem raczej niż dziewiątką i praktycznie co sezon robił tam wyniki typu double-double albo bardzo imponujące w klasyfikacji kanadyjskiej, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze pamiętam, że to jest ta liga albańska, w której bardzo łatwo takie wyniki wykręcać. Z drugiej strony pierwsza liga polska, więc też nie jest to jakiś wybitny poziom. No na pewno jeden z ciekawszych ruchów transferowych. Wymieniłbym go w takim top 5. GKS Tychy jest na drugim miejscu w tabeli, więc też warto poruszyć ten temat. No, jest na Weszło tekst Przemka Michalaka ze spotkania z Maksem Kotnym, czyli tym facetem, który zarządza GKS-em Tychy. I on już od dłuższego czasu, bo już to już któreś ich spotkanie, mówi, że nie ma tej presji w Tychach na awans, ale no chyba Dariusz Banasik nie odpuści awansu. Dariusz Banasik jak na tyle, jak on już przed sezonem mówił. W Tychach mówili, nie no, budujemy tak na spokojnie, młodzież, baraże, a Dariusz Banasik, ja tu przychodzę zrobić awans, no bo to jest Dariusz Banasik, który tak wszędzie grał awans. Ale też trzeba przyznać, że presji nie ma, natomiast inwestycja w nowego ofensywnego pomocnika, żebym jeszcze nie pomylił nazwiska, Juliusz Erdhaler. No właśnie, dlatego chciałem spojrzeć. Julius Erdhaler z Tirolu. Ciekawe. Przyszedł za bardzo dobre pieniądze, jeśli chodzi o pensję i właśnie po rynku krążyły informacje o tym, że GKS bardzo mocno się rozgląda za całkiem drogim, jak na warunki pierwszej ligi, ofensywnym pomocnikiem, bo szukali bramek dziesiątki, szukali gościa, który po prostu dostarczy liczby i wiedzieli, że trzeba w to zainwestować, więc skoro tak mocarstwowo, że tak powiem, GKS idzie, no to coś tam musi być, jeśli chodzi o nadzieję. GKS obrał sobie taką taktykę, że z jednej strony stara się korzystać z tego know-how, które przyszło razem z nowymi właścicielami i gdzieś szukać na rynku europejskim. Z drugiej strony korzysta po prostu z rodzimego rynku i z polskich piłkarzy, wypożyczając choćby ich z Legii Warszawa, więc ja nie uważam, że to jest jakiś poroniony pomysł. Wręcz uznałbym go za w miarę logiczny i dobrze przemyślany ruch, bo było dużo znaków zapytania, kiedy ci nowi właściciele przychodzili do tych, że nagle tu będzie rewolucja i podobne przypadki jak w innych klubach na zachodzie, że będzie wysysanie z tego klubu wszystko, a w drugą stronę nie popłyną żadne pieniądze, a tutaj inwestycja w zespół jest dość duża i taka
inicjująca to, że może jednak w Tychach myślą o czymś więcej, chociaż o tym głośno nie mówią. Nie, no zupełnie szczerze wygląda to bardziej przejrzyście niż w Lechii Gdańsk, gdzie inwestor jest chyba nawet potężniejszy. Natomiast jak tak sobie czysto prześwietlimy transparentność obydwu projektów, no to w Tychach mamy cykliczne spotkania Maxa Kotnego, dyrektora sportowego, z dziennikarzami i kibicami, na których wyjaśnia wszystkie wątpliwości, czy po prostu politykę działania klubu. Lepszy niż Dawid Badia? Tak. Dokonują transferów albo właśnie tych młodych Polaków na swoje możliwości, albo jakichś ciekawych zagranicznych zawodników. Nie ma jakiejś wielkiej tajemnicy wokół finansów i tak dalej, a w Lechii jest sporo takich niedopowiedzeń, bo faktycznie duże inwestycje, jeśli chodzi o sztab, bo tam też Kevin Blackwell i tak dalej, jeśli chodzi o taki, o taką organizację, ale jak sobie patrzę na takiego Tomasza Bobcka i to, że 600 tysięcy euro za niego latem wydali, to po prostu mam takie pytanie, skąd oni wzięli na to pieniądze i czy to jest na pewno kwota, która jest prawdziwa, i brakuje mi w takim momencie takiego Maxa Kotnego, który wychodzi i wykłada, o co w tym wszystkim chodzi, a Paolo Urfer stroni od mediów, zwłaszcza po tym jego przywitaniu przez Szymona Jarczaka i też u nas zresztą też pisaliśmy o jego... Tym bardziej, że już latem były tam takie manewry transferowe, tak? Tak, z Walmiera, która grała w europejskim pucharach, nagle przychodzi. To jest podejrzane. Postawmy sobie cel na ten, na Wyszopolskich wiosną. Doprowadźmy do spotkania, konferencji czy czegoś, co się odbędzie na naszej antenie. Rafał Collins kontra Zbigniew Jakubas. Tutaj. W naszym studiu tych dwóch ludzi. Zbigniew Jakubas mieszka w Warszawie. Weszło, ma dobry kontakt, jak najbardziej. Rafał Collins super wywiad udzielił nam. Naprawdę jeden z najlepszych wywiadów od lat. Też zapraszamy serdecznie. Może samochodem przyjedzie drogim. Ja mam dla ciebie ciekawostkę odnośnie właścicieli Zagłębia Sosnowiec. Mianowicie w Turcji spotkałem Vadima Szabliego, czyli szefa agencji Prostar. I zapytałem go o to, czy porozmawiamy o Zagłębiu Sosnowiec. Powiedział, że tak, bardzo chętnie, ale później po meczu, bo spotkaliśmy się w przerwie i po meczu już go nie było. To jest mniej więcej taka sama historia, jak ja w gimnazjum miałem zrobić jakiś projekt i robiliśmy projekt z kolegami, żeby na zaliczenie jakiegoś tam chyba drugiej klasy. I mieliśmy projekt Warszawa, stolicą polskiej piłki nożnej. No i tam o Legii pisaliśmy, o Polonii, o tych starszych klubach jak Gwardia i tak dalej. No i graliśmy sparring w Krążu Romin. No i z Żuromina pochodzi Łukasz Teodorczyk i był ówczesnym piłkarzem Polonii Warszawa. Mówię, kurde, ale się trafiło. No to podchodzę do Łukasza Teodorczyka i mówię, Łukasz, no może udzielisz nam takiego wywiadu, robimy taki projekt tam do szkoły. No kilka pytań, nic wielkiego, nie? Mówi, dobra, tylko idźcie się wykąpać i jak się wykąpiesz, to pogadamy. I poszliśmy się wykąpać i Łukasz Teodorczyk zapakował się w samochód i pojechał. O nie. Nieładnie. Tak czy inaczej, musimy kończyć. Jest godzina 19, dwugodzinny będzie ten nasz program poniedziałkowy. A ja jeszcze chciałem powiedzieć o Wiśle Płock, że tam ściągnęli najlepszego polskiego stopera w Polsce. Dawaj. No Jarosława Jacha. A, Jarosława Jacha tam ściągnęli, o Jezu. To nie moje słowa oczywiście, tylko Dariusza Sztylki, żeby nie było. Wyście się spotkali zresztą w samolocie. No tak mi powiedział. Tak. Znaczy nie ze Sztylką, spotkałeś się z Jachem, który porównał cię do Jacka A, to tak, z Jachem się spotkałem, tak, bo próbowałem się wepchać ze swoim bagażem do samolotu, który był tak zapełniony jak masakra. Tak. I po prostu się wepchałem między niego i powiedział, nagle się obrócił i powiedział do mnie, że kurwa, Jack Grealish się we mnie wpierdol... No. Ale jesteś podobny do niego, no to tak... Mogłem dać jakąś ripostę, ale... Pamiętam, teraz nie zmieścił tych dialogów. Ale Jarosław Jach z perspektywy ławki widział, jak się Christian Benteke w Crystal Palace rozgrzewa, więc... A właśnie on mógł widzieć Jacka Grealisha na żywo. Więc sumie, on widział? W sumie powinien chyba, jak był na ławce czy na stadionie. No, w dwóch meczach może... Słuchajcie, to by było tyle. O Jarosławie Jachu jeszcze porozmawiamy, on jest też ciekawym rozmówcą, więc może go zaprosimy. Masa anegdot związana, bo dostał też paczkę stickersów od Dawida Abramowicza wysłaną pocztą. Mam wrażenie, że tego też nie zmieści ani Bareja, ani Tarantino w swoim filmie. Akurat już Bareja nie żyje, więc też nie zmieści. Słuchajcie, godzina 17 co tydzień będziemy się widzieć i słyszeć w Weszło Polskich. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Ktoś na czacie napisał, że wyglądamy śmiesznie przy tak dużym stole. Proszę ciebie, bez tego stołu też wyglądamy śmiesznie. Także widzimy się i słyszymy za tydzień. Zostawiajcie komentarze, ja na każdy komentarz odpisuję. Jutro lecę do Norwegii, więc niewykluczone, że nie będę mógł na wszystkie komentarze od razu odpisać, ale jeśli napiszecie komentarze w tej chwili, teraz to będę odpisywał przez najbliższe godziny, aż nie zasnę. Także serdecznie zapraszam was do zostawiania nam tematów, propozycji rozmówców, anegdot o Jarosławie
Yahoo i wszystkich innych rzeczy, które są dla was ciekawe, albo też konstruktywnej krytyki. Dziękujemy serdecznie. Szymon Janczyk. Dzięki. Kamil Warzocha. Dziękuję. I Szymon Piórek. Dzięki bardzo. Ja nazywam się Jan Mazurek i widzimy się za tydzień.